Soc i so que no so jo, de Joan Timoneda. Llegit en català per a LibriVox.org per Kermesse. Soc i so que no so jo, pus d'amors mudant-me so. Jo crec cert que res no sia, o si so, so fantasia, o algun home que somia que ve a alcançar algun do, pus d'amor mudant-me so. So del tot transfigurat, so aquell que era llibertat, i ara d'amors cativat me veig molt fora raó, pus d'amors, mudant-me so. Si so, pus que l'home on visc, i a mi mateix avorrisc, i segons que discernisc, veig la qui em dóna passió. Pus d'amors, mudant-me so. Final de So qui so, que no so jo, de Joan Timoneda. Aquesta gravació és de domini públic. Ĉu estas land de Leono Zamenhof? Legata en Esperanto por LibriVox.org de Przemysław Wierzbowski. Dedicata al signorino Alice Sargent. Ĉu estas land, kie eternas suno, kie ciel ne ploras en aŭtuno, kie la ter en ama sente brio per flora brust ridas al sun radio? Ĉu estas land, kie la ĝoj ne ĉesas, senzorga kant dorlotas kaj karesas, Cie content, cae forta viv adoro, ne senesper en cies regas coro? Ču estas land, cie de viv mateno ne nutrus nin de la mensog veneno? Cie pregei, glorante amon dian, imitus mem exemplon grandan lian? Ču estas land, cie la amo tronas, cie la cor perfidi vin ne conas? Cae cie larm ne estas larm de ploro, sed de felic, de amo plena, coro? Ču estas land, cie animo laca trovus en gi riposon vere pacan? Cae cie bru cae crioi de batalo ne igus nin memori pri realo? Ču estas land, la lando ideala, cie la hom estas al hom egala? Cie fratec ne estas vort de vano, sed ideal, plei sancta de regnano, ne serču gin ci landon sur la tero, gi trovas sin en cred nur cae espero. En tiu land, en land de propra sento, trovigas nur corpazo cae contento. Fino de Ču estas land, ci tiu registrajo estas public havaja. La bergère et le ramoneur, par Hans Christian Andersen, lu en français par Alexandre Ivan Card. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bergère et le ramoneur. As-tu jamais vu une très vieille armoire de bois noircie par le temps et sculptée de fioritures et de feuillages? Dans un salon, il n'en avait une de cette espèce, héritée d'une aïeule, ornée de haut en bas de roses, de tulipes et des plus étranges volutes entremêlées de têtes de cerf au grand bois. Au beau milieu de l'armoire se découpait un homme entier, tout à fait grotesque. On ne pouvait vraiment pas dire qu'il riait, il grimaçait. Il avait des pattes de bouc, des cornes sur le front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. Évidemment, peu de gens portent un tel titre, et il est assez long à prononcer. Mais il est rare aussi d'être sculpté sur une armoire. Quoi qu'il en soit, il était là. Il regardait constamment la table placée sous la glace, car sur cette table se tenait une ravissante petite bergère en porcelaine, portant des souliers d'or, une robe coquettement retroussée par une rose rouge, un chapeau doré et sa houlette de bergère. Elle était délicieuse. Tout près d'elle, se tenait un petit ramoneur, noir comme du charbon, lui aussi en porcelaine. Il était aussi propre et sonné que quiconque. Il représentait un ramoneur, voilà tout. Mais le fabricant de porcelaine aurait aussi bien pu faire de lui un prince, c'était tout comme. Il portait tout gentiment son échelle, son visage était rose et blanc comme celui d'une petite fille, ce qui était une erreur, car pour la vraisemblance, il aurait pu être un peu noir aussi de visage. On l'avait posé à côté de la bergère, et, puisqu'il en était ainsi, ils s'étaient fiancés.
Ils se convenaient, jeunes tous les deux de même porcelaine, et également fragiles. Tout près d'eux, et bien plus grand, était assis un vieux chinois en porcelaine qui pouvait hocher de la tête. Il disait qu'il était le grand-père de la petite bergère. Il prétendait même avoir autorité sur elle. C'est pourquoi il inclinait la tête vers le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc, qui avait demandé la main de la bergère. « Tu auras là, » dit le vieux chinois, « un marais qu'on croirait presque fait de bois d'acajou, qui peut te donner un titre ronflant, qui possède toute l'argenterie de l'armoire, sans compter ce qu'il garde dans des cachettes mystérieuses. Je ne veux pas du tout aller dans la sombre armoire, protesta la petite bergère. Je me suis laissé dire qu'il y avait là-dedans 11 femmes en porcelaine. Eh bien, tu seras la 12e. Cette nuit, quand la vieille armoire se mettra à craquer, vous vous marierez, aussi vrai que je suis chinois. Et il s'endormit. La petite bergère pleurait. Elle regardait le ramoneur de porcelaine, le chéri de son cœur. Je crois, dit-elle, que je vais te demander de partir avec moi dans le vaste monde. Nous ne pouvons plus rester ici. Je veux tout ce que tu veux, répondit-il. Partons immédiatement. Je pense que mon métier me permettra de te nourrir. Je voudrais déjà que nous soyons sains et saufs au bas de la table, dit-elle. Je ne serai heureuse que quand nous serons partis. Il la consola de son mieux et il lui montra où elle devait poser son petit pied sur les feuillages sculptés longeant les pieds de la table. Son échelle les aida du reste beaucoup. Mais quand ils furent sur le parquet et qu'ils levèrent les yeux vers l'armoire, ils y virent une terrible agitation. Les cerfs avançaient de la tête, dressaient leurs bois et tournaient le cou. Le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc bondit et cria « Il se sauve, il se sauve !» Effrayés, les jeunes gens sautèrent rapidement dans le tiroir du bas de l'armoire. Il y avait là 4 jeux de cartes incomplets et un petit théâtre de poupées, monté tant bien que mal. On y jouait la comédie. Les dames de carreaux et de cœur, de trèfle et de pique, assises au premier rang, s'éventaient avec leurs tulipes. Les valets se tenaient debout derrière elles et montraient qu'ils avaient une tête en haut et une en bas, comme il sied quand on est une carte à jouer. La comédie racontait l'histoire de deux amoureux qui ne pouvaient pas être l'un à l'autre. La bergère en pleurait. C'était un peu sa propre histoire. « Je ne peux pas le supporter, » dit-elle. « Sortons de ce tiroir. »Mais dès qu'ils furent à nouveau sur le parquet, levant les yeux vers la table, ils aperçurent le vieux chinois réveillé qui vacillait de tout son corps. Il s'effondra comme une masse sur le parquet. « Voilà le vieux chinois qui arrive !» cria la petite bergère, et elle était si contrariée qu'elle tomba sur ses jolis genoux de porcelaine. « Une idée me vient, » dit le ramoneur. « Si nous grimpions dans cette grande potiche qui est là, dans le coin, nous serions couchés sur les roses et la lavande, et y pourrions lui jeter du sel dans les yeux quand il approcherait. « Cela ne va pas, » dit la petite. « Je sais que le vieux chinois et la potiche ont été fiancés. Il en reste toujours un peu de sympathie. « Non, il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de nous sauver dans le vaste monde. « As-tu vraiment le courage de partir avec moi? As-tu réfléchi combien le monde est grand et que nous ne pourrions jamais revenir ?»« J'y ai pensé, » répondit-elle. Alors, le ramoneur la regarda droit dans les yeux et dit « Mon chemin passe par la cheminée. As-tu le courage de grimper avec moi à travers le poêle d'abord, le foyer, puis le tuyau où il fait nuit noire ?» Après le poêle, nous devons passer dans la cheminée elle-même. À partir de là, je m'y entends. Nous monterons si haut qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Et tout en haut, il y a un trou qui ouvre sur le monde. Il la conduisit à la porte du poêle. « Oh, que c'est noir !» dit-elle. Mais elle le suivit à travers le foyer et le tuyau noir comme la nuit. « Nous voici dans la cheminée !» cria le garçon. « Vois, vois, là-haut brille la plus belle étoile !» Et c'était vrai, cette étoile semblait leur indiquer le chemin. Ils grimpaient et rampaient, quelle affreuse route. Mais il la soutenait et l'aidait, il lui montrait les bons endroits où appuyer ses fins petits pieds. Et ils arrivèrent tout en haut de la cheminée, où ils s'assirent épuisés. Il y avait de quoi. Au-dessus d'eux, le ciel et toutes ses étoiles. En dessous, les toits de la ville. Ils regardaient au loin,
apercevant le monde. Jamais la bergère ne l'aurait imaginé ainsi. Elle appuya sa petite tête sur la poitrine du ramoneur et se mit à sangloter si fort que lorsqu'il garnissait sa ceinture, craquait et tombait en morceaux. « C'est trop, gémit-elle, je ne peux pas le supporter, le monde est trop grand. Que ne suis-je encore sur la petite table devant la glace? Je ne serai heureuse que lorsque j'y serai retournée. Tu peux bien me ramener à la maison si tu m'aimes un peu. » Le ramoneur lui parla raison, lui fit souvenir du vieux chinois, du sergent-major, général, commandant en chef au pied de bouc. Mais elle pleurait de plus en plus fort, elle embrassait son petit ramoneur chéri, de sorte qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de lui obéir, bien qu'elle eût grand tort. Alors, ils rampèrent de nouveau, avec beaucoup de peine, pour descendre à travers la cheminée, le tuyau et le foyer. Ce n'était pas du tout agréable. Arrivés dans le poêle sombre, ils prêtèrent l'oreille à ce qui se passait dans le salon. Tout y était silencieux. Alors, ils passèrent la tête et... Horreur! Au milieu du parquet, gisait le vieux chinois, tombé en voulant les poursuivre et cassé en 3 morceaux. Il n'avait plus de dos et sa tête avait roulé dans un coin. Le sergent-major général se tenait là où il avait toujours été, méditatif. « C'est affreux !» murmura la petite bergère. « Le vieux grand-père est cassé, et c'est de notre faute. Je n'y survivrai pas. » Et, de désespoir, elle tordait ses jolies petites mains. « On peut très bien le requinquer, » affirma le ramoneur. « Il n'y a qu'à le recoller, ne sois pas si désolé. Si on lui colle le dos, et si on lui met une patte de soutien dans la nuque, il sera comme neuf, et tout prêt à nous dire de nouveau des choses désagréables. Tu crois vraiment ?» Ils regrimpèrent sur la table où ils étaient primitivement. « Nous voilà bien avancés, » dit le ramoneur. « Nous aurons pu nous éviter le dérangement. »« Pourvu qu'on puisse recoller le grand-père. Crois-tu que cela coûterait très cher » dit-elle. La famille fit mettre de la colle sur le dos du chinois et un lien à son cou, et il fut comme neuf, mais il ne pouvait plus hocher de la tête. « Que vous êtes devenu hautain depuis que vous avez été cassé, » dit le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. « Il n'y a pas là de quoi être fier. Aurais-je ou n'aurais-je pas ma bergère ?» Le ramoneur et la petite bergère jetaient un regard si émouvant vers le vieux chinois. Ils avaient si peur qu'il dise oui de la tête, mais ils ne pouvaient plus la remuer. Et comme il lui était très désagréable de raconter à un étranger qu'il était obligé de porter un lien à son cou, les amoureux de porcelaine restèrent l'un près de l'autre, bénissant le pansement du grand-père, et cela jusqu'au jour où eux-mêmes furent cassés. Fin de La bergère et le ramoneur par Hans Christian Andersen. Roman Mariensehnsucht von Josef von Eichendorff, gelesen in Deutsch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Roman Mariensehnsucht. Wunderbarer Garten mit Alleen und Wasserkünsten. Fräulein mit jungen Rittern. Abschied bei seltsamem Mondschein. Das Fräulein weinend. Anfang vielleicht die unendliche Frühlingssehnsucht, wie unter die weiten Wälder und Ströme und der blaue Himmel und lange Straßen, auf denen Ritter blitzend ziehen und Kaufleute. Zurückkehr in die Stadt, als wäre alles hinausgezogen, so leer. Traum, entweder weite Hügel und Wälder, duftig zerschmelzende Abendröte oder dunkle Gegend, darüber grüne, rote und blaue Funkelscheine schießend und zitternd. Wenn diese die Blumen berühren, klingen sie vor Sehnsucht und schwimmen als Sterne mit, fallen wieder auf die Erde und werden wieder zu Blumen, die schnell in den Lichtstrom wieder aufwachsen, von der Sehnsucht des Kusses gezogen und wieder zu Sternen werden. Und so ist er von den Scheinen erleuchtet. Wie alte Freunde und Bekannte ziehen auf langen Straßen hinunter.
Ich frage sie, wohin? Doch sie wenden sich nicht. Die Ströme lösen sich in der Ferne zum Gesang auf. Und aus der Ferne ruft es immerfort, wie eine Geliebte. Keine Worte in dem Rufen zu unterscheiden. Er legt sich ermattet am Bergeshange nieder, vor sich blaue Berge. Heißer Mittag. Schillerndes Weben des Sonnenreiches um die blaue Ferne. Biene sumsen. Langsame Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Schlummer. Rauschen des Waldes. Über ihm wanken die Blumen hin und her, als wollten sie ein buntes Netz über ihn weben. Das schimmernde Tal löst sich, vor seinen geschlossenen Augen noch immer stehend auf. Hierher der kurze Traum von den auf- und niedertauchenden Gestalten, das in meiner Brieftasche. Eine wohlbekannte Stimme scheint ihn bei seinem Namen zu rufen. Er springt auf, doch alles einsam. Unterdes abendrot angeklommen und kühle geworden. Ermattet. Die Abendstrahlen, die über die Tannenwipfel schießen, erfrischen ihn. Im Walde unten singt ein Vogel, den er noch nie gehört, sonderbare Weise. Er folgt ihm in den dunklen Wald. Zigeuner, die ihm prophezeien. Wunderbare Gruppe und Nacht. Ein junger Zigeuner singt ein kurioses Lied in der Trunkenheit und tanzt rasend mit einem Mädchen. Geistererscheinung in einem Bergwerke, während die Waldflamme feurig lodert und spielt. Die Kunst lässt sich nicht abtrotzen oder als Vehikel eines großen Gemüts von selbst fordern. Was kann man ihr anders geben als sich selber ganz? Sie wird wirklich zur Geliebten, deren blaue Augen, roter Mund ewig keine Ruhe lassen. Im Frühling langt sie aus den duftigen Tälern mit weißen, ganz zarten Armen, um dich nur recht an ihr liebendes Herz zu drücken. Das Waldhorn sagt dir, wie sie sich hinter den Bergen nach dir sehnt. Die Vöglein und blaue Lüfte lässt dich die Treue viel tausendmal grüßen. In Mondnacht ist's, als weinte sie sehr und wollte dir gern ein tröstendes Liebeswort vertrauen. Aber sie kann nicht herüber, aus der Ferne zu dir langen. Ja, glaube nur, sie weint auch um dich, sehnt sich auch recht sehr nach dir. Deine Lieder bringen ihr auch süßen Schmerz. Liebe nur immer treu und aus allen Kräften deines Lebens. Der Himmel bleibt nicht immer verschlossen. Ende von Roman Mariens Sehnsucht von Josef von Eichendorff. Und Satan lachte von Ludwig Jakobowski. Gelesen in Deutsch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Und Satan lachte. Schwer fiel eine volle Blutorange Satan aufs Haupt. Er erwachte aus seinem Schlummer, sah unwirsch empor, wo sich die Zweige der Orangenbäume langsam den breiten Kronen der Fächerpalmen näherten und stand gähnend auf. Unmerklich zitterte die klare Luft und eine sanfte Wärme wehte mit wohligem Willen hin und her. Die goldene Sonne glitzerte durch die schmalen Lücken des breiten Blätterdaches und überschüttete sein dunkellockiges Haar mit glänzenden Lichtern und tanzenden Schatten. Jetzt glitten ein paar Strahlen über sein bleiches, schmales Gesicht. Jetzt blitzten seine schwarzen Augen im Sonnenlicht, um sich blitzschnell zu schließen
und dann schritt er langsam über das weiche Moos, nicht achtend, dass seine nackten Füße manchmal im kühlen Farnkraut versanken und kleine, blaue Glockenblüten niedertraten. Endlich kam er an eine Lichtung des Paradieses, an der alle Mittage der Erzengel Michael ausruhte. Hier dehnte sich eine weite Fläche mit fremden Blüten aus, rot und gelb und blau, und goldig schwamm der heitere Glanz des Sonnenlichts darüber. Unbewölkt und selig blaute der Himmel droben, und stumm standen die riesigen Palmen an den Seiten und hielten die Winde zurück, die atemvoll die seltsamen Wohlgerüche hinwegzuführen gedachten. Weit hinten glitt das silberblanke Gewässer der Flüsse Gion und Prat durch die Niederungen des Paradiesgartens, und ihr sanftes Gemurmel tönte so leise durch die Stille, dass nur ein scharf lauschendes Ohr es vernahm. Suchend wanderten die schwarzen, leuchtenden Augen Satans die Reihe der kerzengerade sich aufregenden Palmbäume entlang. Endlich entdeckte er am Stamme einer mächtigen Schattenpalme eine schlanke Gestalt, deren glänzendes Weiß hell vor den dunkelgrünen Linien des Baumes hervorglänzte. Da stutzte Satanas. Langsam ging sein Fuß weiter, tiefer beugten sich die Farnblätter unter seinen Schritten. Ein unendliches Staunen glitt jetzt über sein Gesicht. Vor ihm stand ein unbekanntes Wesen, schlank und hoch, nur wenig kleiner als er selbst. Blau waren seine Augen, und über die breite Stirn rann goldig gelb die lange Flut heller Locken. Es war Adam, den der Herr geschaffen, als Satan schlief. Sein Blick war ruhig und seine Stirn war rein. Wohl staunte er über die mächtige Gestalt Satans und über den heißen Blick der glühenden schwarzen Augen. Aber der Herr hatte sein Herz mit Ruhe und Friedlichkeit gesegnet, und Furcht lebte nicht in seiner frommen Brust. »Wer bist du?« herrschte ihn Satan an. »Ein Geschöpf Gottes.« Satans Stirn zeigte eine böse Falte. »Ah!« So hatte Gott, der Herr, sein Versprechen erfüllt. Satan war bisher Herr des Paradieses gewesen, aber er hatte eine grelle Lust an der Zerstörung gehabt und vernichtet, was die fleißigen Hände der Engel geschaffen. Sie hatten den Fluss Gion durch das Paradies geleitet. Er hatte ihn durch einen mächtigen Felsblock aufgehalten. Sie hatten herrliche Brenn- und Bergpalmen aufsprießen lassen. Seine Rechte hatte sie geknickt wie winzige Zweige. Friedlich hatten sie Panther und Tiger nebeneinander zur Tränke wandeln lassen. Er hatte sie mit Rutenhieben aufeinander gehetzt, dass das Blut in die blauen Blüten der Erde geronnen. Da war der Erzengel Michael vor den Thron des Höchsten getreten, um seine göttliche Hilfe gegen den Friedlosen anzurufen. Und Satan hatte vor Gottes Thron gestanden und nur höhnisch die Oberlippe emporgezogen, als der Herr geantwortet: »Lasst ihn! Keine himmlische Hand soll sich gegen ihn erheben. Doch aus Staub will ich ein Geschöpf formen, das soll jetzt Herr der Erde sein und nur mir gehorchen, nicht ihm.« Noch immer ruhte der fremde Blick Adams auf den bleichen Zügen Satans. »Was suchst du hier?« klang Satans schneidende Frage. »Gott«, das Wort tönte ruhig. Sein Blick war groß und still. »Hier ist mein Reich. Hier ist das Reich Gottes. Du bist nicht Gott, nicht einmal wie der Erzengel Michael. Denn du hast eine schlimme Falte in der Stirn und deine Augen haben einen bösen Blick.« In den tiefliegenden Augenhöhlen Satans klomm ein verräterisches Feuer. Er fühlte, aus diesem Geschöpf sprach Gottes Odem, und in seinem Antlitz
lag die Kraft des Ewigen. Er griff nach dem Stamme, an dem Adam stand, aber als er ihn mit einem Griff emporzureißen gedachte, legte Adam sanft seine Linke an die grünende Rinde und unbeweglich stand der Baum. Da erblaßte Satan. Er wußte jetzt, daß er nicht mehr Herr der Erde und des Paradieses war, denn die Bäume beugten sich nicht mehr seinem Wink. Da wandte er sich mit einem Ruck um und lief, daß sich kaum die Gräser bogen, wie ein verängstigtes Wild über den Rasen. Adam sah ihm nach, bis seine hohe Gestalt hinter den mächtigen, dunkelgrünen Gesträuchern verschwunden war. Er bemerkte nicht mehr, wie sich Satan in das tauige Gras warf und die schwer ringende Brust mit den Fäusten niederzuzwingen suchte. Da gingen ruhige Schritte an ihm vorbei. Satan hob den Kopf und sah den Erzengel Michael vorüberwandern. »He!« schrie Satan ihn an. Ruhig wandte sich St. Michael um. Was wollte Satan von ihm? Waren sie nicht Todfeinde von Anbeginn der Welt an? Wie er ihm jetzt in die tiefen Augen sah, die von unheimlichem Feuer zu glühen schienen, da wußte Michael, daß Satan schon Adam gegenüber gestanden. »Du hast ihn gesehen?« fragte er und schämte sich, daß er heimlich tiefe Freude darüber empfand. Satans Atem ging heiß. »Dein Reich ist aus, Satan. Nicht ein Strohhalm folgt dir mehr und kein Wassertropfen, wenn du es willst. Der Erdeherr ist Adam, und Adam ist Gottes Knecht. Er wird sterben, wie ein Grashalm stirbt, und vergehen, wie ein Regentropfen«, höhnte Satan und hob das Haupt. »Aus Erde ist Adam, und sein Los ist Erde.« »Ja«, entgegnete Michael sanft, »aber noch heute schafft ihm der Herr ein Weib, und so wird Adams Geschlecht wachsen und sich mehren bis in alle Ewigkeit.« »Ein Weib?« Wie ein Schrei klang Satans Frage. Dann fiel sein Haupt in das Gras zurück und seine Blicke wanderten irre durch die heiße, sonnige Luft. Erstaunt sah ihn der Erzengel an. Dann schüttelte er den Kopf und ging. Wieder lag auf dem Paradies der ewige Glanz der Sonne und wieder wandelte Satan durch die Palmen zur Lichtung. Seltsam! Es war nicht mehr still wie sonst. Es ging ein Flüstern durch Halm und Strauch. Die Gräser wisperten und die Blätter raschelten. Durch alle Kronen rann ein seltsames Rauschen und die Flüsse des Paradieses rollten ihre Wogen doppelt so rasch und doppelt geschwätzig daher. Große, farbenbunte Schmetterlinge flogen paarweise über blaue und rote Blüten. Durch die Farnkräuter irrte kleines Gewürm und suchte sich zu haschen, und hoch in den Wipfeln der Bäume flöteten Pärchen von Nachtigallen ihr zärtliches Lied. Manchmal sah Satans verwundertes Auge durch die hellen Lücken der geraden Palmschäfte Rehe laufen, denen andere hüpfend und springend folgten. Und ab und zu klang der sehnsüchtige Schrei eines Hirsches durch die schwebenden sonnigen Lüfte. Da hielt er an. Vor ihm stand ein verästeltes Gebüsch, das ihn deckte. Und vor den halbdichten Zweigen lagen zwei Gestalten im Grase und tauchten ihre Blicke verzückt ineinander. Adams blondes Haupt ruhte in Evas Schoß, und nachlässig lag ihr rechter Arm im Gras, indes die linke Hand das Haar des Mannes streichelte. Einen Farnstengel hatte sie zwischen die Zähne gesteckt, so daß die großen, breiten Blätter kühl auf ihrer vollen weißen Brust lagen, und ihre Augen irrten selig müde durch die Luft. Jetzt hörte Satan sie sprechen: »Hol mir Wasser zu trinken.« Und mit einem Satz sprang Adam auf. Er eilte an den Strom und brachte ihr das kühle Wasser in einer hohlen Wurzel.
Nachlässig trank sie es und achtete nicht darauf, wie Ada mit glänzendem Blick den Bewegungen ihres jungen, schlanken Leibes folgte. »Dort oben sind Früchte. Hol sie mir«, klang wieder ihre müde Stimme, und Satan sah wieder, wie Ada mühsam den Baum erkletterte und eine Handvoll mächtiger Äpfel herunterwarf, um sie aufzusammeln und demütig in ihre Hände zu legen. Sie biss in einen Apfel hinein und warf ihn fort. »Ich mag nicht«, sagte sie und legte den zierlichen Kopf zurück, dass das schwarze Haar ihr über die weißen Schultern fiel. »Hier stechen die Gräser so, und die Sonne ist heiß«, klang von neuem ihre sanfte Stimme. Und Adam erhob sich wieder und lief weithin bis an den Rand der Lichtung, um ihr unter einer kühlenden Fächerpalme ein Lager zurechtzumachen. Mit beiden Händen riss er die stachlichen Gräser aus. Aus der festen Erde hob er die dicken Wurzeln, und der Schweiß lief ihm über das heiße und dennoch heitere Gesicht. Regungslos lag Eva und starrte träge vor sich hin. Da schob Satan das Gebüsch ein wenig zurück, und aus dem dunkelgrünen Laube tauchte sein bleiches, düsteres Gesicht. Jetzt sah ihn Eva plötzlich, und wie gebannt hing ihr Blick an seinen glühenden Augen. Sie hob den Kopf ein wenig, und nun nickte ihr Satan leise zu. Da errötete sie und ließ das Farnblatt aus ihrem Munde fallen. Da riss Satan eine Rose vom Strauch und führte sie an seine Lippen. Dann schleuderte er sie ihr zu, dass sie auf ihre linke Brust fiel, und purpurroten Gesichts nahm sie die Rose und sie an ihren Mund. »Woher hast du die Rose?« fragte Adam, der atemlos von seiner Arbeit eben herzugetreten war. »Der Wind trug sie mir zu«, hauchte sie und errötete stark. »Auch er ist freundlich zu dir«, lächelte Adam. Er wußte noch nicht, dass es Lügen gab und Eva eben die erste ausgesprochen hatte. »Ja«, entgegnete sie. »Willst du jetzt hinüberkommen? Dort ist ein weiches Lager, und der Schatten ist sanft und kühl.« »Nein«, wies sie ihn ab, »ich bleibe hier. Komm, leg dich hin zu mir und schlafe. Die Luft ist schwül, und du wirst müde sein.« Und Adam glitt zu ihr in das Gras und barg wieder sein Haupt in ihren Schoß. Sie aber liebkoste ihn jetzt sanft und in einem Fort mit beiden Händen. Und seligen Antlitzes schlummerte er ein. Dann hob sie den Kopf und spähte scharf in das Gebüsch. Über das Haupt des Schlafenden wanderten ihre Blicke zu Satan hin und her, und leise Worte folgten. »Also morgen, am Baum der Erkenntnis«, flüsterte Satan. Eva lächelte und nickte. Da regte sich Satan hoch auf. Seine Augen glänzten und seine Lippen murmelten: »Mein ist das Weib, drum ist auch die Erde mein«, und Satan lachte. Ende von »Und Satan lachte« von Ludwig Jakobowski. Al Hashchita, mit Chaim Nachman Bialik. זוהי הקלטת LibriVox. כל הקלטות LibriVox הן בנחלת הכלל. למידע נוסף או להתנדבות, אנא בקרו ב-LibriVox.org. שמיים, בקשו רחמים עליי. אם יש בכם אל, ולאל בכם נתיב. ואני לא מצעתיב. התפללו אתם עליי. אני, ליבי מת, ואין עוד תפילה בשפתי, וכבר אוזלת יד, אף אין תקווה עוד. עד מתי? עד ענה? עד מתי? התליין, הצוואר, קום שחת! ערפני ככלב,
לך זרוע עם קרדום, וכל הארץ לגרדום. ואנחנו, אנחנו המעט, דמי מותר. אך קודקוד ויזנק דם רצח, דם יונק וסב על כותנתך, ולא ימח לנצח, לנצח. ואם יש צדק, יופה מיד, אך אם אחרי שמדי מתחת רקיע, הצדק יופיע, ימוגר נחיסאו לעד, וברש העולמים שמיים ימקו. אף אתם, לכו זדים בחמסכם זה, ובדמכם חיו והינקו. וארור האומר נקום, נקמה חזות נקמת דם ילד קטן, עוד לא ברא השטן, ויקוב הדם את התהום, יקוב הדם עד תהומות מחשקים, ואכל בחושך, וחתר שם כל מוסדות הארץ הנמקים. סוף על השחיטה, מאת חיים נחמן ביאליק, הוקרא על ידי גיא לדרפיין. ציפורת, מאת חיים נחמן ביאליק. זוהי הקלטת ליבריבוקס. כל הקלטות ליבריבוקס הן בנחלת הכלל. למידע נוסף או להתנדבות, אנא בקרו בליבריבוקס.org. כל העולם טובע באור ובשיר. אוצרות חיים לא שערתים מסביב מתרחשים. ובמשעול הנמתח בין יער וניר, שנינו הולכים ומחשים. אנו הולכים והולכים, לשבילנו אין קץ. עפפונו שיבולים, כתרונו ציפורות, ובחניתות של זהב יפגענו כל עץ, ובצאלי צמרות. הדמות קרוב עם אב קלה ברום עולם רפרפה? אך גם היא חיש הפליגה למדינת הים, ואת הרהורי הטהור כמוה ורם, נשאה אימה לנצח על כתפה. ושוב זוהר רקיע, ושוב תחלת בלי סוף, את הולכת בראש, ואני חרוך אחרייך. ובקומותיו המלאות הסתרע הנוף, והכל בהיר בו, חמו ועינייך. רגע אחד לי נדמה, ביער הלז המאפיל ומשיב צינתו עלינו, גנוז מטמון מסתרים, המשומר מאז ומעולם לשנינו. פתאום רחפה הקמה, ומפה אל יפה עבר רטט קרניים על פני האוקיינוס. הוי, מי השליג עלינו ובשפע כזה חיל ציפורות לבנות? והנה נקלעה ציפורת כפרח בקצה שיער מחלפתך המפזזה על המחגורת, וכמו רמזה לי, בחור, קום שקלה, ודמה אליי הציפורת. אולם את, ההרגשת בציפורת ובי? ההרגשת כי גם נפשי נתונה בשבי, ומפרפרת ותלועה, ומצפה לישועה במחלפתך הכלועה? ובעינייך שוב אציץ, ואבקש שם תשובה. וכבתחילה הן צנועות שתי יוני החן. מה לי צניעות עינייך ומחלפתך משובה? היא אומרת לי, הן. מהרי, מהרי, אחותי, נבוא היערה, תחת חופת אשריו לך כל נפשי אפיקה. ואת כל אהבתי התלויה ושערה, נמית שנינו ונשיקה. סוף ציפורת, מאת חיים נחמן ביאליק, הוקרא על ידי גיא לדרפיין. Un caso difficile, di Egisto Roggero. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito
LibriVox.org. Letto in italiano da Ruti Pape. Un caso difficile. Capitolo primo. Passeggiava a Londra nel Hatfield Park, ammirando gli splendidi equipaggi, i cavalieri, le graziose cicliste che mi trasvolavano davanti con la rapidità evanescente della visione di un sogno, quando a un tratto mi fermai sui due piedi. Davanti a me, in una elegantissima vittoria a due cavalli, un giovane signore, bruno e pallido, seduto accanto a una bellissima signora, mi aveva colpito in modo straordinario. «Possibile!» io aveva esclamato fra me. E scorgendo la direzione presa dalla vittoria e sapendo che essa avrebbe dovuto necessariamente percorrere nel ritorno un dato viale a me poco lontano, avevo preso una scorciatoia per trovarmi in esso al nuovo passaggio della carrozza. Difatti, un 20 minuti dopo, al più tardi, io rivedeva la vittoria e in essa il pallido signore Bruno, accanto alla bella signora. Questa volta guardai bene e sbarrai tanto di occhi. «Cospetto!» gridai fra me e me. «O io prendo un granchio colossale, o colui è il buon Pietro Fournier, il mio compagno d'ufficio a Marsiglia». Poiché io, aspirante banchiere un giorno, ahimè, rimasto aspirante tale per tutta la vita, avevo fatto pratica a Marsiglia presso la rinomata casa Raviol e C. E mio compagno di stanza, e spesso anche di tavolino, era stato in quei miei giovanili anni un giovanotto, certo Pietro Fournier, il quale però un giorno era scomparso, senza dir nulla. Seppi di poi, e non ricordo come, che gli s'era imbarcato per l'America, in cerca di fortuna. «Cospetto!» borbottai continuando il mio soliloquio. «Sembra che il già mio compagno l'abbia afferrata davvero e sul serio questa benedetta fortuna». Difatti, se i miei occhi non mi avevano ingannato, tutto faceva crederlo. La splendida vittoria a due cavalli, l'abito irreprensibile, la bella signora, la moglie senza dubbio. Passarono alcune settimane. Una sera, passeggiando per una delle grandi più aristocratiche vie della City, mi fermai una seconda volta di botto. Accanto a me era passato, a piedi questa volta, lo stesso elegante giovane signore, colui che, se non lo era, assomigliava come una goccia d'acqua assomiglia a un'altra goccia al mio Pietro Fournier. «Ah, questa volta», mormorai, «non mi scappi. Io ti seguirò e voglio saper qualcosa sul tuo conto, bello mio». Poiché egli, passandomi accanto, aveva posato sbadatamente lo sguardo sopra di me, senza degnarsi menomamente di riconoscermi e di ricordarsi che un giorno avevamo diviso lo stesso calamaio, lo stesso inchiostro e la stessa poco munifica paga di aspiranti banchieri, stabilì dunque di tenergli dietro. Il vero o falso che fosse Pietro Fournier camminava calmo e tranquillo, con l'aria dell'uomo sicuro e padrone di sé e del suo tempo. Era, come sempre, irreprensibile nella sua mise, opera, si vedeva, d'uno dei più famosi tailors londinesi, e dalla Roma che a tratti veniva sino a me, che lo pedinavo, sentii che fumava un sopraffino Havana. Pietro Fournier, gran signore. Era curioso. Affrettai il passo, lo raggiunsi. Lo sorpassai, quindi tornai indietro e lo fissai bene in volto. Era lui. Egli posò ancora una volta sopra di me lo sguardo sereno e distratto e non fece moto né segno qualsiasi di avermi ravvisato. «Egli ha ben corta la memoria, in verità», mormorai fra me. Era stupito e un poco mortificato. Continuai il pedinamento. Lo vidi entrare finalmente dentro un magnifico portone, sul cui limitare un maestoso guardaportone puro sangue lo salutò perfettamente corretto. Lasciai passare qualche istante, poi appressatomi al puro sangue chiesi: «Scusate, abita qui l'illustre signor Pietro Fournier?» Il puro sangue mi guardò un momento, anglo severo e arcigno. «Non abita qui nessun Pietro Fournier», fu l'asciutta risposta che ne ricevetti dopo un istante. Rimasi male. «Ma quel signore, quel gentleman è entrato poco fa». «Mr. Stevens, volete dire?» «Ah, sì, yes», mormorai confuso. «Non ricevi in casa», aggiunse il maestoso gallonato dopo una lunga occhiata al mio individuo. «Andata alla banca, dalle 2 alle 6. E si degnò darmi l'indirizzo della banca. «Grazie», mormorai. «Banchiere!
Pietro Fournier era dunque banchiere. L'aspirazione per lui dunque si era mutata in realtà. E aveva cambiato nome l'ingrato. Decisi di andarlo a trovare alla banca, all'indirizzo datomi dal maestoso suo suddito, poiché una misteriosa voce interna mi diceva che era proprio lui, lui in persona, Pietro Fournier, l'altisonante mister. Capitolo secondo. L'indomani, all'ora indicatami, io salivo le candide scale di marmo della banca Stevens. Ad un inappuntabile usciere rigido e gallonato che mi si presentò chiesi di mister Evans Stevens. «È nel suo gabinetto», mi rispose, «ma temo sia occupato». Ebbi un'idea. «Sentite», disse all'usciere, «vi prego di consegnare a mister questo mio biglietto». E sopra un mio biglietto di visita scrissi queste parole. «Desidero parlarvi a nome di Pietro Fournier». E consegnai il messaggio. Dopo un istante l'usciere ritornava e mi diceva, «Seguitemi, signore». Era lui. Seguì il servo. Dopo un istante io facevo il mio ingresso nel tepido e ricchissimo gabinetto di lavoro del banchiere. Egli era seduto davanti a una scrivania ingombra di carte, di telegrammi, di listini. Mi lanciai verso di lui, tendendo le braccia. «Tu sei Pietro, dunque!» gridai. «Pietro Fournier! Il mio caro compagno di lavoro! Il mio amico!» Ma l'amico era rimasto freddo e sorpreso e mi guardava con meraviglia. «Come?» esclamai. «Vi prego, signore», mormorò egli accendandomi una seggiola, «accomodatevi». Io mi lasciai cadere sopra la seggiola, non comprendendo. «Vi ho fatto entrare subito», riprese il mio interlocutore, «perché veramente il vostro biglietto mi ha colpito». Si fermò un istante come per riordinare le idee, poi riprese. «Avviene qualcosa intorno a me da qualche tempo che non so comprendere. Il nome che voi avete scritto sopra il vostro biglietto di visita a me non torna nuovo. Un altro signore, non è molto tempo, si è presentato, come ora voi, da me, chiamandomi e salutandomi con tal nome. Anzi», proseguì egli cercando fra le carte un biglietto, «ecco qua la sua carta da visita. Osservatela». E mi porse il biglietto. «Diavolo!» esclamai. «È quel buon Barbier, il nostro tiranno, il nostro capo ufficio. Voi lo conoscete, dunque?» «Ma certamente! Era colui che veniva a sorprendere e a disturbare le nostre fumatine in segreto, poiché era veramente proibito fumare nella banca Raviol». «La banca Raviol», mormorò il banchiere. «Sicuro, la banca Raviol è C, di Marsiglia. Quella ove io e il buon Barbier, e voi, come credeva sino a 10 minuti fa, eravamo impiegati e poco bene pagati». Mister taceva. «E», ripresi io, «anche il buon Barbier vi ha chiamato col nome di Fournier?» «Sì». «E perdonate, mister», esclamai. «Voi siete ben convinto di non essere Pietro Fournier?» Mister Stevens sorrise. «Almeno, lo credo». «È curioso», dissi. «Un bizzarro caso di fenomenale somiglianza». «Deve essere così», mormorò mister. Io ero pensoso. «Perdonate», fece a un tratto. «Una cosa. Dite. Pietro Fournier, il vostro pendant, aveva un segno». «Un segno?» «Sì, una piccola cicatrice dietro l'orecchio sinistro». «Ah, sì. E come lo sapete?» «Diavolo, ne fui io la causa. Si scherzava un giorno e con la penna gli feci, senza volerlo, un piccolo graffio in quel punto». Mister Stevens si toccò dietro l'orecchio sinistro e parve sorpreso. «Permettete, mister», feci io. «Guardate pure», rispose. Osservai dietro l'orecchio sinistro e diedi un balzo indietro. «La piccola cicatrice vi è!» gridai al colmo dello stupore. Mister Stevens mi guardava perplesso. «Vi è, vi è!» ripeteva trasognato. Rimanemmo alcuni istanti in silenzio ambedue. «Voi siete Pietro Fournier, perdonate!» mormorai. «Vi dico di no!» esclamò il povero mister, che era alquanto impallidito. «Eppure...» «Sentite!» disse egli a un tratto. «Io sono più stupefatto di voi. Il fatto è che, come v'ho detto, da qualche tempo qualcosa di strano, di inspiegabile, di anormale avviene intorno a me. Ora siete voi. Pochi giorni fa è stato un altro che mi ha tenuto lo stesso discorso che voi ora mi fate. Pietro Fournier, Pietro Fournier. Siete in due che giurereste, come voi lo giurate, non è vero, che io sono Pietro Fournier?» «È strano», esclamai.
«Ma non basta», proferì il povero mister sgomentato. «Non basta», ripetei. «C'è dell'altro. L'altro giorno una donna, vedendomi per strada, mi ha fermato chiedendomi se la riconosceva. Io naturalmente le dissi di no. La vedevo per la prima volta. Allora essa gridò che ero un ingrato, che disconosceva mia zia. Le dissi che era pazza. Allora ella disse che mi avrebbe data la prova che quanto diceva era la pura verità e che io era né più né meno che suo nipote che non vedeva dall'età di 16 anni. Difatti alcuni giorni dopo me la vidi comparire dinanzi. Indovinate con che? Con un ritratto di giovinetto, ove io ed altri da me chiamati come giudici non potemmo non riconoscere le mie sembianze ringiovanite. Quanto voi mi dite è strano veramente, mormorai. Ma il più bizzarro si è che richiesta la donna del mio nome, di allora, di quando cioè, secondo lei, io ero il suo caro nipote, ella mi disse chiamarmi Vincenzo Fiorelli. La donna era italiana, come voi. È strano, mormorai. Ma ancora, non è finito, gridò Mr. Stevens. Avete dell'altro? Ah, sì, riprese egli in tono desolato. Ascoltate, giorni fa, un vecchio italiano venne da me a chiedermi soccorso e me lo chiese dicendo: «Voi, signore, ora che siete ricco e potente, ora che non siete più il povero Fiorelli di 30 anni fa». Non potei trattenere una risata. «Insomma, voi siete Mr. Stevens, Pietro Fournier e Fiorelli». «Ma, sembra». «E sto chiedendomi quali di questi 3 rispettabili signori io sia decisamente il vero». «È strano». Strano quanto voi mi dite. Non potei a meno di ripetere per la 3ª o 4ª volta. E già che voi vi siete presentata a me, voi dovete aiutarmi a sciogliere una buona volta questo enigma. Volentieri, esclamai. Non chiedo di meglio. Perché a dirvi il vero, comincia a interessarmi e ad empire di curiosità anche me. Vediamo dunque, riprese mister. Voi dite di riconoscere in me il vostro già compagno d'ufficio Pietro Fournier. Siete identico, con alquanti anni in più di differenza. Che età aveva, quando eravate compagni di ufficio, il vostro Pietro Fournier? Ma non più di 20 anni, mi pare. Quanti ne sono trascorsi ad oggi? 18 o 20. Mister tacque. A quanti ascendono i vostri anni, mister? Chiesi. Egli mi guardò. 38. Lo vedete? Mormorai. Purtroppo, fece egli come tra sé. Trasse da un cassetto una piccola fotografia. «Osservatela», mi disse. La guardai attentamente. «Siete voi», dissi subito. «Lo vedete? Non c'è alcun dubbio». «La fotografia è stata fatta a... e porta la data del... l'età che dovevo avere io quando fu fatto questo ritratto», mormorò il povero mister che appariva turbato e accasciato. «Che cosa ne dite?» riprese dopo un lungo silenzio pensoso. «Non so che pensare», risposi. «Quanto venga a sapere... è eminentemente bizzarro, è enigmatico. E ditemi, vi prego, mistress sa nulla di tutto ciò?» «Ah, no, non le ho detto ancor nulla. Temo che il suo spirito, delicato com'è, abbia a turbarsene e risentirsene. È meglio tacerle tutto, per ora». «Lo credo anch'io». «Ed ora», concluse mister alzandosi, «vi prego, signor mio, per oggi lasciatemi. Ho la testa confusa, turbata e sono stanco. Ho bisogno di riposo, per oggi. Ritornate, vi prego, domani mattina. Nella notte voi ed io penseremo, rifletteremo. Chissà che non si venga a capo del mistero. Io vi comunicherò le mie idee. Voi direte a me le vostre. Chissà». E con queste parole Mr. Stevens mi congedò. Capitolo 3. All'indomani fui puntuale al convegno. Lo trovai pallido e nervoso. «Ebbene», esclamò appena mi scorse. «Avete riflettuto?» «Ma sì», risposi, «tutta la notte non ho fatto che pensare al vostro bizzarro caso». «E che cosa?» «Non ho fatto che confondere vieppiù le mie idee in proposito. Poiché, diciamolo francamente, pensare a uno strano, inaudito caso di sdoppiamento, non saprei, di personalità, non mi sembra neppure serio. Supporre che su questa terra vivono 2, anzi più, esseri perfettamente identici nella figura, nella statura, nella voce, nei lineamenti, nel volto, in tutto, tranne che nel nome e nella posizione sociale, non mi pare neppure troppo ammissibile.
Che ne concludete? Nulla. Ciò non basta. Questo è vero. Ma vedete, una strana, bizzarra, paradossale idea è germogliata stanotte pensando a voi nella mia mente. Dite, su. Un'idea, vi ripeto, originale davvero, come del resto il nostro caso. Anelo di conoscerla. Permettete, ora no. Prima desidero fare, così per conto mio, una piccola inchiesta. Chissà che da essa non apparisca finalmente il vero o la soluzione del misterioso problema che una strana combinazione ha ormai imposto al mio spirito. Lo credete? Lo spero. Ma voi dovete venirmi in aiuto. Non chiedo di meglio. Sentite, più io vi guardo, più io scopro in voi decisive rassomiglianze con il mio Pietro Fournier. Ah sì, sicuro. Il mio buon Pietro aveva un tic nervoso all'occhio destro. Io l'ho pure, specie quando sono un poco agitato, come ora. Perfettamente. Pietro Fournier soffriva ad intervalli di terribile emicranie. Io ne soffro due volte al mese, di orribili. Lo vedete? Ma sì, vi dico. Tanto che da ieri sono tentato in certi momenti. Continuate. Di domandarmi se sono io Mr. Stevens, il ricco banchiere, o il Pietro Fournier, come voi dite, o il Fiorelli, italiano. Sorrisi. Il caso era stravagante davvero. E cosa intendereste fare voi, dunque? Riprese egli dopo qualche istante. Recarmi subito a Marsiglia, ove vivono ancora tutti i nostri, i miei colleghi della Banca Raviol, e domandare notizie sopra il Pietro Fournier? Precisamente. E poi? Poi ritornerò subito da voi e vi dirò. Mr. Stevens restò alquanto pensoso. Fate come v'aggrada, esclamò poi. Prima però, ripresi io, vi chiederei un piccolo favore, se vi piacerà. Dite, vi prego. Vorrei sapere da voi, in succinto, la vostra storia. Oh, sono pronto a accontentarvi subito. Tanto più che è breve. Soltanto che, per un particolare delicato che saprete presto, vi chiederò di serbarla almeno in parte tutta per voi. Ve lo prometto. Mi basta. Sappiate dunque che io sono orfano. O peggio ancora, non ho mai conosciuto i miei genitori. Ah, sì, è così. Ho idee molto vaghe e oscure della mia infanzia e della mia prima giovinezza. Benissimo. Cosa dite? Ah, nulla, perdonate. Continuate, mister, vi prego. Dicevo dunque che i ricordi della mia infanzia si perdono in una fitta nebbia che invano ho tentato più volte dissipare. Le mie memorie partono dal giorno che a Nuova Orleans siete stati in America. Meglio ancora, vi sono nato. Ah, voi siete dunque americano. Come vi ho detto. Sta bene, vi prego dunque. Molto giovane, orfano, solo, fui adottato da un buon signore, Nicolà, oriundo inglese, Mr. Stevens, al quale mi ero rivolto per trovare occupazione e che mi aveva tenuto molti anni con sé. Di carattere dolce, serio, poco ciarliero e attivo, mi conquistai subito il cuore del buon signore, il quale non solo mi adottò, ma mi lasciò erede, alla sua morte, di un modesto patrimonio. Prima di morire mi consegnò una lettera per un suo fratello banchiere qua a Londra. Mi vi recai subito, dopo il funerale. Il fratello, dopo letta la lettera, mi abbracciò commosso, mi baciò e mi disse: «Sarete dei nostri». Mi affidò subito un posto di fiducia nella sua banca, che è questa nella quale ora voi vi trovate. 3 anni dopo io sposavo la sua unica figlia, mia cugina, poiché dopo il fatto dell'adozione noi eravamo legalmente parenti. È vero. 3 anni fa mio suocero si ritirava dagli affari, lasciandomi a capo della banca. Eccovi tutta la mia storia, molto semplice come vedete. Certamente, però essa ha allargato alquanto lo spiraglio all'idea sortami nel cervello nella notte, l'idea che forse farà la luce. Me lo auguro. Lasciatemi fare. Parto subito per Marsiglia. Benissimo. Fra 8 o 15 giorni sarò da voi. Fate un buon viaggio e la fortuna vi aiuti. E ci lasciamo. Capitolo 4. 2 settimane dopo, al più tardi, ero di nuovo nel tepido e ricco gabinetto del mister. La prima cosa che dissi fu: «Guardate!» E gli presentai una fotografia, un poco sbiadita, ma in ottimo stato. Ecco il ritratto di Pietro Fournier, a 20 anni. Mr. Stevens non poté trattenere un grido.
Si alzò, corse a una larga specchiera e febbrilmente confrontò a più riprese il vecchio ritratto con la propria immagine riflessa nel limpido cristallo. «Ma sono io!» gridò stupefatto. Io lo guardava. «E quanto ho detto subito anch'io!» Mr. Stevens ritornò agitato al suo posto, davanti alla scrivania. «Come avete avuto questo ritratto?» «Ecco, vi dirò tutto. Appena arrivata a Marsiglia ho fatto una visita alla banca Raviol e C. Ho riveduto molti dei miei vecchi colleghi di allora. Ho parlato subito di voi. Cioè, voleva dire del vostro pendant, intendo di Pietro Fournier. E che cosa avete saputo?» «Quello che già sapevo è che io, la prima volta che abbiamo parlato di ciò, vi ho subito riferito. Cioè che il giovanotto, un bel giorno, non era più venuto in ufficio. Fatta ricerca di lui nella camera ove abitava, fu risposto dalla padrona di casa non essere egli ritornato più da qualche giorno, lasciando abiti e bagagli. E poi? Qualcuno asserì, notate bene, averlo veduto salire sopra un piroscafo che doveva partire per l'America. Per l'America! Proprio così! Ma nessuno si curò oltre di lui, perché aveva lasciato del resto in ordine quanto lo riguardava, e nessuno credette il caso di spingere oltre le ricerche su di lui. Ecco quanto potei sapere. Allora io ebbi una buona idea. Feci ricerca della camera allora abitata dal giovane Fournier, e fui tanto fortunato di scoprirla, non solo, ma trovarvi ancora vivente la vecchia padrona. Benissimo! Le domandai se ricordava di aver alloggiato circa 20 anni fa un certo giovane Pietro Fournier. Ebbene? Essa la ricordò perfettamente. Anzi, andò a rivangare in un cassettone un vecchio ritratto donatole dal giovane suo inquilino. Questo che io tengo ora fra le mani? Appunto. E non v'è stato possibile sapere né conoscere altro sopra questo misterioso Fournier? No. Mister tacque a lungo. Che ne pensate in conclusione voi? Disse infine. Debbo dirvi tutto il mio pensiero? Ditelo pure. Io credo che voi... Ebbene? Siate Pietro Fournier. Signore! Vi prego, non interpretate al rovescio il mio pensiero. Io penso che voi siate nello stesso tempo Mr. Stevens e Pietro Fournier. E forse anche, e perché no, il Vincenzo Fiorelli. E che voi venete a saperlo ora per la prima volta. Ma come? Lo saprete, forse, presto. La mia testa si confonde, gemette il povero mister. Del resto, rallegratevi, feci io. Perché? Perché Pietro Fournier era solo aspirante banchiere e voi lo siete di fatto. Voi scherzate. Oh no, vi assicuro. Del resto, questa sera voi avrete la spiegazione dell'enigma. Ah sì, e in qual modo? Permettendomi di condurre con me qui da voi un mio amico. Chi è costui? Oh, una persona rispettabilissima. Un giovane dottore che diverrà presto celebre. Un dottore? E perché mai? Lo saprete questa sera. Acconsentite dunque, mister? Come vi aggrada. A che ora dunque? Alle 4. Sarò a disposizione vostra e del vostro amico. Sta bene. Arrivederci dunque alle 4, mister. Capitolo 5. Il mio giovane amico dottor C, uno scienziato coltissimo e modernissimo, destinato, come io avevo detto al buon mister, a divenir presto celebre e lasciare un'orma nella sua scienza, era il più indicato per la prova che io avevo in animo di tentare. Andai subito da lui e mi trattenni nel suo gabinetto di conferenza per più di un'ora. Quando ne uscivo, egli aveva perfettamente compreso di che si trattava, aveva deciso il suo piano e raccolto e ordinato tutto l'occorrente per metterlo in esecuzione. «Splendido caso, davvero!» andava egli ripetendo mentre mi accompagnava alla porta. Prendemmo l'appuntamento per trovarci alle 4 precise dal banchiere, e allora stabilita noi mettevamo piede nel solito gabinetto ove il povero Mr. Stevens ci attendeva più pallido del solito. Fatte le debite presentazioni e tastato il polso al mister e fattagli una rapida visita generale, il dottore gli chiese il permesso di ipnotizzarlo. «Ipnotizzarmi!» mormorò il povero mister stupito. «Sì», disse il dottore, «nel sonno ipnotico io farò scoprire da voi stesso, il segreto del mistero che a voi è caro ora appurare. Ma non temete di nulla, mister. Mi fo io, in persona, garante di tutto. Noi ascolteremo religiosamente quanto voi stesso ci farete conoscere e fedelissimamente vi ripeteremo. Anzi», continuò il dottore,
Io prima di venire qua ho avuto un'idea previdente. Osservate, mister. E trasse da una piccola valigia di bulgaro che aveva recata a Seco una scatola. È un fonografo, continuò. Esso registrerà quanto poi state per dire, e così voi avrete la soddisfazione d'ascoltare dalla stessa vostra bocca la verità. Mr. Stevens parve convinto. Fate pure, dottore, mormorò. Io mi sedetti in un angolo e mi raccolsi nel più religioso silenzio. Il banchiere aveva collocati i suoi servi fidati all'uscio per qualsiasi eventualità e aveva dato ordine che nessuno, e per verun motivo, venisse a disturbarci. E la prova cominciò. Con il solito e noto procedimento, il dottore addormentò il paziente. Poi, trattosi indietro, estendendo verso di lui le mani e alitando sopra tutto il suo essere, tutta la forza potente della sua volontà, ordinò. «Ricordate! Voglio che ricordiate! Dovete ricordare!» Il paziente si agitò lievemente. «Ricordo», mormorò. Un fuggevole sorriso di soddisfazione illuminò il volto del giovane dottore. Vidi che, nella sua volontà, formulava un pensiero. Stese di nuovo le mani. L'addormentato prese a parlare. «Ah, sì, a 12 anni. Ero a Lugo, una cittadina d'Italia, in Romagna. Era glacilino, pallido, sempre malaticcio. Mio zio...» «Che nome avevate?» chiese il dottore. «Vincenzo, Vincenzo. E poi...» «Fiorelli». Nel mio angolo diedi un balzo involontario. «Zitto!» mi mormorò il dottore. E voltosi di nuovo verso l'addormentato formulò, in silenzio, un'altra domanda. «Ah!» mormorò il paziente. «Ricordo tutto. Vedo tutto ora. Povero zio. Morto, morto. E io solo. Solo come un cane. Qualcuno vi è venuto in soccorso?» «Ah, sì. Eravamo in tanti. Siamo partiti una mattina. Per dove?» «Per Napoli». «A far che?» «Ci aspettava il bastimento». «Ah, il bastimento. Sicuro, per andare in America». «Va benissimo, continuate a ricordare». «Oh, ricordo tutto ora. Siamo partiti. Che bel mare, quanta gente. Ma come io ero triste in fondo al cuore». Il paziente si fermò un tratto. Ansava. Poi mandò un grido. «Ah! Mio Dio! Cos'è dunque? Ah! Le terribili scosse! Una tempesta, non è vero? Ah, sì! Siamo tutti bagnati, tutti gridano, quanti urli! E che frastuono! E voi? Io sono nell'acqua! Che tremende ondate! Che cavalloni! Dio, Dio, che freddo e che orrore!» Il povero mister si agitava tutto, pallido e sudato. Il dottore gli terse la fronte. «Andate pure avanti, seguitate a ricordare. Ci raccolgono in una barca. Siamo in 8 o 10, ma in che stato? Io sono mezzo morto dal freddo, dall'acqua inghiottita e dalla paura. Lo credo bene. Entriamo nel porto, un bel porto grande. Come si chiama? Marsiglia». Io ascoltavo sempre e tacevo. «Marsiglia, sta bene. E poi?» «A Marsiglia vengo ricoverato. Siamo in un grande laboratorio. Mi fanno lavorare. Mi domandano spesso il mio nome. Ma è inutile. Non posso ricordarlo». «Ecco il primo attacco del male», mormorò sottovoce il dottore. «Allora mi danno quelle del fondatore del pio luogo, cioè Pietro Fournier». «Pietro Fournier! Sentite», mormorò volta a me il dottore. «Andiamo avanti. Io vado alla scuola del pio istituto. Faccio progressi. Studio sempre. Mi chiamano a fare il soldato, ma sono troppo debole. Non valgo niente. Non mi vogliono. Mi riformano. Allora mi impiego in una banca». «Che banca?» «La banca Raviol e C». «Affrettiamoci, perché il paziente comincia a stancarsi», mormorò il dottore. E volta a lui. «Quanto tempo siete stato impiegato in questa banca?» 3 anni. «Va bene. E poi?» «Un giorno vado al porto. C'era una grande nave che partiva. Mi prende l'estro di salirvi anch'io in mezzo ai tanti viaggiatori che partivano. Sul ponte m'appoggio al parapetto e mi metto a guardare le manovre della partenza. Ecco, alzano le catene. Il bastimento si muove. Partiamo. E voi? Io sto a veder a partire il bastimento». «E voi partite con esso?» «Proprio così. Dopo qualche tempo qualcuno mi domanda il nome. Non lo ricordo. Mi si porta dal capitano. Non so più nulla. Chi sono?»
Non lo so. Che cosa faccio? Non lo so. Ho pagato il biglietto di viaggio o no? Non ne so niente. Ho dimenticato tutto. Sono un uomo nuovo, come un uomo nato in quel momento. Il secondo attacco del male, mormorò il dottore. Il capitano mi dichiara un povero scemo e mi lascia stare. Si arriva in America, in una grande città. Nuova York. New York. I miei compagni di viaggio italiani mi portano in una taverna. Mi presentano un sensale di impieghi, ma io non ho soldi. Lontani dalla patria, gli italiani divengono di cuore. Lo pagano per me. Egli mi fa conoscere e mi raccomanda un buon vecchio signore che vive solo e che ha bisogno di un giovane docile e buono. Mr. Stevens, suggerì al dottore. Mr. Stevens, disse egli forte. Mr. Stevens, ripeté l'addormentato. Egli mi prende con sé, mi conduce a Nuova Orleans. Basta, disse il dottore. Il resto c'è noto ormai. Avete sentito? Disse quindi rivolta a me. Possiamo svegliarlo. E soffiò a più riprese leggermente sul volto dell'addormentato. Questi aperse gli occhi. Il dottore gli fe aspirare una piccola fiala che trasse dalla tasca. «Ebbene?» domandò Mister riacquistando la coscienza e guardandosi attorno. «Sappiamo tutto ormai. Non mi ingannavo. Voi avete saputo ricordare a dovere. Ricordare?» «Sì, poiché anche voi, a momenti, quando vi sarete un poco riposato, saprete tutto. Intanto vi dirò subito che il vostro non è altro che un raro e curiosissimo, ma non tanto infrequente quanto si crede, caso di completa amnesia replicata a diversi periodi. L'amnesia, cioè la completa perdita della memoria, presenta anche questo strano fenomeno. Voi avete perduto una prima volta la memoria durante il naufragio, che fra poco ricorderete, risentendolo riferito per mezzo del fonografo, che durante la nostra, dirò così, intervista, non ha cessato di agire e raccogliere le vostre parole. Dopo il naufragio, voi avete incominciato a Marsiglia un nuovo periodo di vita e da Vincenzo Fiorelli che eravate, siete divenuto Pietro Fournier, ricoverato dapprima nel pio luogo dello stesso nome, quindi impiegato nella banca Raviol e C. Un bel giorno, sul ponte di una nave sulla quale siete salito per diporto, voi perderete di nuovo la memoria e con essa completamente la coscienza del vostro essere, del vostro passato, di tutto quanto vi riguarda, e comincia per voi un terzo periodo di vita. Voi non siete più né il Vincenzo Fiorelli né il Pietro Fournier, siete un nulla. Finché la fortuna, che protegge i tipi bizzarri, e lasciatemelo dire, anormali come voi, vi fa diventare Mr. Stevens, ora noto banchiere a Londra e sposo della più adorabile mistress della City. Speriamo che sia l'ultimo periodo, esclamò il povero mister trasognato. Ve lo auguro di cuore, disse il dottore. Del resto ormai sono qua io, che so e che al caso. Allora vi prego, gridò il povero mister alzandosi di scatto. Vi fisso subito come mio medico particolare, al prezzo che vorrete. Il dottore ci sorrise e si inchinò. Ed io accetto, disse, e voltandosi a me. E ringrazio voi, ottimo amico mio, del prezioso cliente che la vostra cara amicizia mi ha procurato. Del resto, riprese egli a dire, come ho già detto, il curioso caso di amnesia che qui abbiamo scoperto nel nostro caro Mr. Stevens e sul quale mi riservo di compilare una memoria è bizzarro, originale, sì, quanto si vuole, ma non tanto straordinario quanto si può credere. Io stesso sono stato testimone oculare di altri casi. Il povero Mr. Stevens, a cui pareva di sognare, lo ascoltava a bocca aperta. Ma ora è tempo che anche voi vi sentiate una buona volta, esclamò il dottore. E preso il fonografo, lo pose sulla scrivania, di fronte al buon mister, e fe agire il meccanismo. E l'istrumento cominciò a far sentire la fioca voce di Mr. Stevens dormente, che rivelava a scatti e a lievi fremiti la meravigliosa rievocazione della bizzarra sua vita e della strana sua malattia. Fine de Un caso difficile, di Egisto Roggero, registrato da Riti Pape, giugno 2021. Carmen Vicesimum Secundum, Libri Terzi, Carminum, by Horace. Read in Latin for LibriVox.org by Sonia. Carmen Vicesimum Secundum. Montium custos nemorumque Virgo, quae laborantes utero puellas, ter vocata audis ad imisque leto, diva triformes.
Iminens vilae tua, pinus esto, quam per exactos ego laetos annos veris obliquum meditantis ictum sanguine donem. End of Carmen vicesimum secundum, libri terzi Carminum, by Horace. This recording is in the public domain. A Schlauen Hansel, by S. Read in Luxembourgish by Sonja. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. E Schlauen Hansel, oder wie früher telegrafisch die Passion von Irsternach auf Plötzeburg sie kommen. 20 Jahre sind River Zünder, dass die Geschichten heim mir passiert das. Man auch immer gesehen ich den Held davon von mir an, wie wann die Sache sich recht gestürzt so bedrohen hat. Mit meinem Ehrewort garantieren ich das Tät davon. Unser Held, Nickel war sein Num, war von Irsternach als Schlössergesell an die Werkstatt von der Eisenbahn kommen. Man kam war 14 dich du hat hier nicht satt bis über die Ohren. An inner allen Umständen wollt ihn rem op heim lass, weil Lützeburger waren ihm zu dumm. E gute Moien kämten an mein Büro, ich war demos als Kontermeister du gestalt, asot, Herr S., ich gien rem heim op Irsternach, und dafür komm nicht mein Lohn holen. Ihr Lohn kann ich nicht gien, dat geht den Herr Wirkmeister un, war mein kurze Bescheid. Dir wisst aber, dass ihr dir Geld kriegt, 14 dich für drum musst aufsuchen. Dat weiß ich wohl, aber ich hun lo ein Depesch gut, ich muss sofort heimkommen, der Schlag hat mein Großpap geschlohen, an ich muss fort. Da geht bei den Herr Wirkmeister an droht dem, ihr sag vier. Man hört am Kopf gerüsselt, ma gong du nava bei den Herr, für sing Uklo zu machen. Wenn Sie Ihr Geld haben wollen, so müssen Sie mir die Depesche vorzeigen, die Sie vom Hause bekommen haben. Kute von dem zur Antwort. Ah so, so dann sind ich danacher, der beim Herr Kessel Klässer am Kast war. Da wart, ich gin delo gleich höhlen. Die ganze Geschichte von der Depesche over hat unser schlauen Dab erfund, für zu seinem Geld zu kommen. Vom Herr Kessel friert hier sich ein Blatt Briefpapier, an ihr die Armen gesucht tut, war sein Depesche fabriziert. Ein Viertelstunde null lose, so breder, so lang wie sie war, um dich für unserem erstaunten Wirkmeister, dem der Bauch gewibbelt wird, vor Lachen. Weil das drohlicht Schriftsteck Hötchen, den am letzten Zecke gelehn, zum Lachen brücht. Heide wird getreuen Auftrag davon. Telegrapische Depesche. Mein lieber Sohn, du musst schnell nach Hause kommen. Dein Großvater hat der Schlag geschlagen, und er hat dir die Schmitte verschrieben. Komm also gleich, wenn du ihn noch einmal lebendig sehen willst, denn morgen soll er begraben werden, und die Schmitte darf nicht stillstehen, sonst laufen dir alle Kunden fort, und dann hast du das Nachsehen. Deine betriebten Eltern und Geschwisterin von Echternach. Das furchtbar Lache von unserem Herr Wirkmeister holt mich an dem sein Büro getrieben, nirft ihm Stung, lang wie ein Jakobslieder unseren Echternacher, an hurde Gesicht geschnitten, wen aft der sein Darfschein verlor hat, weil er konnt nicht begreifen, wat für eine Lächerlichkeit darum so enger trauriger Depesch wir. Ob Emol er berichtet beim Herr Wirkmeister los. Aber Himmelssakramente, der Wisch da ist doch keine telegraphische Depesche. Mal ganz am Erst gauf unser schlauen Erster nachher zur Antwort. Dach, Herr Wirkmeister, haute Moien hört der Fuhrmann, mir se matt von duheim beruhigt. Dat hört gezun. Von Hand, von Büro zu Büro, gong unserem Erster nachher filusing Depesch. Zu guten Herr Maschinemeister, er hat sich bald gebrüllt vor Lachen, bis sie mir schließlich vom Herr Wirkmeister G. zum x-beliebigen Gebrauch übermacht ausging. Ma dei spötterlich Grimasse hat ihr misse gesinn, der unser schlauen Hansel geschnitten hört, wie in no mittes, sei Geld am Sack, mam Zug ob Wecker fortgedämmt das, an uns um Keh gesinn hört stuhn. Und durcht wahrscheinlich, denen dumme Kerlen do, hust du mol eng famos nös gedreht. End of A Schlauen Hansel, by S. Sopyava Manoranjak Goshti, by Vishnu Vasudev Natekar, read in Marathi by Dipti Shirarkar. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Shikshakas Vinanti. हल्ली मराठी शाळातून इयत्ते बाहेरील मुलासाठी ठरवलेल्या विषयात त्यांना मुख्य मास्तरांनी केव्हा केव्हा सोप्या व मनोरंजक गोष्टी सांगणे असा एक विषय आहे.
या गोष्टी सांगण्याचा मुख्य उद्देश लहानपणी मुला शिक्षणाची गोडी लागून त्या वयात त्या शाळेत जाण्याचा जो विलक्षण भाऊ वाटत असतो तो वाटू नये असा असावा. अशा प्रकारच्या काही गोष्टींचा एके ठिकाणी संग्रह असल्यास बरे होईल असे वाटल्यावरून हे लहानसे पुस्तक लिहिले आहे. शाळातून नीतिक शिक्षण देण्याकडे हल्ली सरकारचा विशेष कल असल्यामुळे सोप्या मनोरंजक व नीतीपर अशा गोष्टी ह्यात घातल्या आहेत. तसेच कोणत्या गोष्टीपासून मुलांनी काय शिकवायचे हेही ठिकठिकाणी थोडक्यात दाखवले आहे. गोष्टी व विशेषतः त्यापासून घ्यावायचा उपदेश ही मुलांच्या मनावर ठसविण्याकडे शिक्षकांनी विशेष लक्ष द्यावे. आता वर लिहिल्याप्रमाणे जरी मुख्यत्वे ह्या गोष्टी इयत्तेबाहेरील मुलांकरता आहेत तरी वरील इयत्तातील मुलांकडून त्या वाचून घेऊन त्यातील उपदेश त्यांच्या मनावर ठसविण्याचा शिक्षकांनी यत्न करावा. म्हणजे नीतिशिक्षण देण्याचे जे महत्त्वाचे काम त्यांच्या शिरावर आहे ते अंशतः केल्याचे तरी श्रेय त्यांना येईल असे वाटते. वी वा नाटेकर. एक, आईबापांची आज्ञा पाळून त्यांच्या उपयोगी पडा. मुलांनो, आईबाप आपणास अन्नवस्त्र देऊन सर्व प्रकारे आपले रक्षण करतात. ह्यासाठी आपण त्यांची आज्ञा पाळून त्यांच्या उपयोगी पडणे अवश्य आहे. गोष्ट एक, म्हातारा उंदीर व तरुण उंदीर. एक शेतकरी आपल्या शेतात फिरत होता तेव्हा काही उंदीर ते शेत सोडून दुसऱ्या शेतात जात होते. एका शेतात खाण्यास मिळेनासे झाले म्हणजे उंदीर ते सोडून दुसऱ्या शेतात जातात. शेतकरी त्या उंदराकडे पाहत तेथेच उभा राहिला. काही वेळाने सर्व उंदीर निघून गेले. शेवटी एका म्हाताऱ्या उंदराने एका काठीचे एक टोक आपल्या तोंडात धरले व एका तरुण उंदराने दुसरे टोक आपल्या तोंडात धरले आणि तो तरुण उंदीर अशा रीतीने ते म्हाताऱ्या उंदरास ओढून नेऊ लागला. हे सर्व त्या शेतकऱ्याने पाहिले. मुलांनो, हा म्हातारा उंदीर त्या तरुण उंदराचा कोण बरे असावा? बाप. दोन, नेहमी खरे बोला. मुलांनी नेहमी खरे बोलावे. थट्टेमध्ये देखील खोटे बोलू नये कारण एखाद्या वेळी त्याचा परिणाम भयंकर होतो. तसेच खोटे बोलण्याने पुष्कळ फायदा होत असला व खरे बोलण्याने पुष्कळ तोटा होत असला तरी नेहमी खरेच बोलावे. गोष्ट दोन, राजा आणि कैदी. एका राजाने आपल्या तुरुंगाच्या दाराशी चार कैदी पाहिले. राजाने प्रत्येकास कैदेत पडण्याचे कारण विचारले. पहिला कैदी म्हणाला, मी काही गुन्हा केला नव्हता परंतु साक्षीदाराने खोटी साक्ष दिल्यामुळे मी कैदेत पडलो. दुसरा म्हणाला, ज्या न्यायाधीशाने मला शिक्षा दिली त्याचे व माझे पूर्वीपासूनच वाकडे होते. तिसरा म्हणाला, नुसत्या संशयावरूनच मला शिक्षा दिली आहे. याप्रमाणे खोटी कारणे सांगून त्या तिघांनी आपणास कैदेतून सोडविण्याविषयी राजाची विनंती केली. नंतर राजाने चौथ्या कैद्याला कैदेत पडण्याचे कारण विचारले. तो म्हणाला, महाराज, मी एकाची पैशाची पिशवी चोरली म्हणून मला ही शिक्षा झाली आहे. माफी मागण्यास मला तोंड नाही. तेव्हा राजा म्हणाला, जर ही गोष्ट खरी आहे तर या तीन प्रामाणिक लोकात तू इथे राहण्यास योग्य नाहीस. तो खरे बोलला म्हणून राजाने त्याला सोडून दिले. गोष्ट तीन, लाकूड तोड्या व त्याची कुऱ्हाड. एक मनुष्य नदीच्या काठचे एक झाड तोडीत असता त्याची कुऱ्हाड निसटून नदीत पडली. नदीत पाणी पुष्कळ असल्यामुळे ती त्याला काढता येईना. तेव्हा नदीच्या काठी बसून तो रडू लागला. इतक्यात तेथे देव आला. त्याने नदीत बुडी मारून एक सोन्याची कुऱ्हाड काढून लाकूड तोड्याला विचारले, ही कुऱ्हाड तुझी आहे काय? तो म्हणाला, नाही. देवाने दुसऱ्यांदा बुडी मारून एक रुपयाची कुऱ्हाड काढून विचारले, ही तुझी आहे काय? तो म्हणाला, नाही. देवाने तिसऱ्याने बुडी मारून त्याची लोखंडाची कुऱ्हाड काढून विचारले, ही तुझी नाही ना? तो म्हणाला, हीच माझी. असा त्याचा खरेपणा पाहून देवाला आनंद झाला व त्याने त्याला तिन्ही कुऱ्हाडी बक्षीस दिल्या. तीन, चोरी कधी करू नका. चोरीचे परिणाम नेहमी वाईट होतात. आपल्याला कोणी पकडेल काय अशी चोराला नेहमी भीती वाटत असते.
तसेच काही चोऱ्या उघडकीस आल्या नाहीत तरी एखाद्या वेळी तरी चोरी उघडकीस येऊन मोठी शिक्षा होते व फार फजिती होते. गोष्ट 4. मांजर. गोपाळा, तू मांजर पाहिला आहेस काय? हो, पाहिला आहे. कोठे रे? आमच्या घरी. ते काय खाते? आम्ही जेवताना त्याला भात घालतो तो ते खाते. आणखीन काय खाते? उंदीर मारून खाते. आणखीन काय खाते? दूध चोरून पिते. तेव्हा तू काय करतोस? काठीने मारतो. का? ते चोरी करते म्हणून. तर मग मनुष्याने चोरी केली असता त्याला शिक्षा केली पाहिजे का नाही? केलीच पाहिजे. गोष्ट 5. एक चोरटा मुलगा. रामाला लहानपणापासूनच दुसऱ्या मुलाच्या वस्तू चोरण्याची सवय लागली होती. एकदा त्याने एका मुलाच्या खिशातील चाकू हळूच चोरला. ते त्याच्या शिक्षकाने पाहिले. त्याने रामाला पुष्कळ मार दिला व पुन्हा कधी चोरी न करण्याविषयी उपदेश केला. तरी त्याने आपली खोड सोडली नाही. ह्याप्रमाणे तो मोठेपणीही चोऱ्या करू लागला. शेवटी तो एका मोठ्या चोरीत सापडला व त्याला कैदेची शिक्षा झाली. 4. अधाशीपणा करू नका. अधाशीपणापासून तोटेच होतात, म्हणून जेवढे मिळेल तेवढ्यातच आनंद मानावा. गोष्ट 6. राजा व सीताफळाचे झाड. एका कुणब्याच्या दारी एका सीताफळाचे झाड होते. एकदा त्याने काही सीताफळे आपल्या राजाला दिली. ती राजाला फार आवडली. तेव्हा सर्व सीताफळे आपणास मिळावी म्हणून राजाने ते झाड उपटून आपल्या बागेत नेऊन लावले. ह्यामुळे ते लागलेच मरून गेले व राजाला पुढे एकही सीताफळ मिळाले नाही. गोष्ट 7. सोन्याचे अंडे घालणारी हंसी. एका मनुष्याजवळ एक हंसी होती. ती दररोज एक सोन्याचे अंडे घालीत असे, परंतु तेवढ्यानेच त्याचे समाधान होईना. तेव्हा हंसीला मारून टाकावे म्हणजे हिच्या पोटातील सोन्याची सर्व अंडी आपणास एकदम मिळतील असे त्याने मनात आणले. नंतर त्याने हंसीला ठार मारली, परंतु तिच्या पोटात त्याला काहीच मिळाले नाही. 5. जनावरांवर दया करा. कोणत्याही प्राण्यास दुःख देणे वाईट आहे. मुकी जनावरे देखील लहान मुलांवर दया करतात, तर मुलांनी मुक्या जनावरांना त्रास देणे फारच लाजिरवाणे आहे. यासाठी मुलांनी जनावरास दुःख न देता त्यावर नेहमी दया करावी. गोष्ट 8. शिपाई व सोन्याचे लादलेला बैल. एका राजाने बैलावर काही मण सोने घालून ते एका शिपायाबरोबर दुसऱ्या राजास नजर पाठवले. शिपाई बैलाला घेऊन बराच लांब गेल्यावर बैल अगदी थकला. तेव्हा शिपायाने ते सर्व ओझे आपल्या डोक्यावरून राजाकडे नेले. सोनं तू आपल्या डोक्यावरून का आणलं? असे राजाने त्याला विचारले. तेव्हा तो म्हणाला, बैल अगदीच थकला म्हणून मीच आणले. याप्रमाणे बैलावर शिपायाने दया केली म्हणून राजाने ते सगळे सोने त्याला बक्षीस दिले. गोष्ट 9. घोडा व लहान मूल. एका शहरात एक मोठी सडक होती. एकदा एका लहान 3 वर्षाचं मूल ती सडक ओलांडून जात असता मधोमध पडले. तिकडून एक गाडी भरधाव येत होती. ती आता मुलाच्या अंगावरून जाणार असे पाहून एक घोडा तिथेच उभा होता. तो मुलाजवळ आला व मुलाला अंगरखा आपल्या तोंडात धरून त्याला सडकेच्या बाजूला घेऊन गेला. अशा रीतीने मुलाचा जीव घेण्याने वाचवला. 6. दुसऱ्यांवर उपकार करा. संकटसमयी आपण दुसऱ्यांना मदत केली तर तेही आपल्याला मदत करतात. तसेच निरुपयोगी मनुष्य कोणाला आवडत नाही. यासाठी लहानपणापासून दुसऱ्यावर उपकार करण्यास मुलांनी शिकावे. गोष्ट 10. कबूतर व मुंगी. एक मुंगी एका झऱ्याजवळ पाणी पित असता आत पडली. तिने पुष्कळ खटपट केली तरी तिला बाहेर निघता येईना. तिचे हे संकट एका कबूतराने पाहिले. तेव्हा त्याने लहानशी फांदी तोडून पाण्यात मुंगीजवळ टाकली. तिला धरून मुंगी सुखरूप झऱ्याबाहेर आली. थोड्याच वेळाने एक मनुष्य तेथे शिकारीस आला. तो कबूतराला हळूच तीर मारणार
इतक्यात ती मुंगी त्याच्या पायाला जोराने चावली. त्याबरोबर तो एकदम मोठ्याने ओरडला. तेव्हा कबूतराचे लक्ष त्याच्याकडे जाऊन ते लगेच लांब उडून गेले. गोष्ट 11. मधमाशी व गांधीलमाशी. एकदा एक मधमाशी एका गांधीलमाशीला भेटली. तेव्हा गांधीलमाशी मधमाशीला म्हणाली, अगे, सर्व लोक तुझ्यावर माया करतात व माझा तिटकारा करतात, ह्याचे कारण काय? आपले स्वरूप तर सारखेच आहे. इतकेच नाही तर माझ्या पंखांवर थोडीशी सोनेरी झाक मारते, यामुळे मी तुझ्यापेक्षा सुरेख दिसते. मधमाशी तिला म्हणाली, तू लोकांच्या काहीच उपयोगी पडत नाहीस, उलटे लोकांना जाऊन त्रास देतेस, यासाठी ते तुझा तिटकारा करतात. परंतु मी नेहमी त्यांच्यासाठी मत तयार करत असते, यामुळे ते मजवर माया करतात. तू लोकांचे उपयोगी पडत जा म्हणजे तुझ्यावर ते खचित प्रीती करतील. 7. अंग व कपडे अगदी स्वच्छ ठेवा. जनावरांना व झाडांना देखील स्वच्छता आवडते, यासाठी मुलांनी आपले अंग व कपडे स्वच्छ ठेवावे. भारी किमतीच्या मळकट कपड्यांपेक्षा हलक्या किमतीचे स्वच्छ कपडे फार चांगले. गोष्ट 12. एक साहेब व शाळेतील मुले. एका शाळेत पुष्कळ मुले होती. आपले अंग व कपडे स्वच्छ ठेवण्याविषयी शिक्षक त्यांना नेहमी सांगत असे, परंतु पुष्कळ घाणेरी मूर्ख मुले तिकडे लक्ष देत नसत. एके दिवशी एक साहेब त्या शाळेत आला. त्याने आपल्याबरोबर 25 चित्रांची पुस्तके आणली होती. ज्यांचे अंग व कपडे स्वच्छ होते त्यांना ती पुस्तकं त्याने बक्षीस दिली. श्रीमंतांच्या मुलांचे कपडे उंची होते, परंतु ते त्यांनी मळविलेले होते, म्हणून त्यांना बक्षीस मिळाले नाही. गरिबांच्या मुलांचे कपडे हलक्या किमतीचे होते, परंतु ते त्यांनी स्वच्छ ठेवले होते, म्हणून त्यांना बक्षीस मिळाले. हा फायदा कशामुळे झाला बरे? स्वच्छतेमुळे. 8. भांडण, मारामारी किंवा शिवीगाळ करू नका. भांडणे, मारामारी करणे किंवा शिव्या देणे फार वाईट आहे. तसेच एका मुलाने आपणा शिव्या दिल्या किंवा मारले म्हणून आपण त्यास उलट्या शिव्या देणे किंवा मारणे हेही चांगले नाही. अशावेळी आपण त्या दुसऱ्या मुलास क्षमा करावी. गोष्ट 13. राजपुत्र व गरिबाचा मुलगा. एका राजपुत्रास एका गरिबाच्या मुलाने शिव्या दिल्या. राजपुत्राने ती हकीकत राजाला सांगितली. तेव्हा राजा त्याला म्हणाला, मुला, मी राजा आहे, तुला त्याने शिव्या दिल्या, त्याला पाहिजे ती शिक्षा मला करता येईल, परंतु मला वाटते की तू त्या मुलास क्षमा करावी. तेव्हा राजपुत्राने त्या मुलास क्षमा केली. तो त्या मुलाला म्हणाला, तुला पाहिजे ती शिक्षा मला करता आली असती, तरी मी तुला क्षमा केली आहे. तू पुढे दुसऱ्या कोणास शिवी देऊ नकोस, व तुला दुसऱ्या कोणी दिल्या तर तू त्या सोसून घे. 9. शाळेस जाण्यास हट्ट किंवा उशीर करू नका. मुलांनी लहानपणापासून हट्ट न करता व उशीर न करता शाळेत जाण्याची सवय ठेवावी, म्हणजे मोठेपणीही त्यांना आपली कामे वेळच्या वेळी करणे जड जाणार नाही. शाळेत जाण्यास उशीर केला असता अभ्यासासंबंधाने ही मुलांचा तोटा होतो. गोष्ट 14. गणू व सदू. गणू म्हणून एक मुलगा होता. तो दररोज शाळेत जाण्यास हट्ट करीत असे. तसेच रस्त्यात मजा पाहण्यास उभे राहून शाळेत जाण्यात उशीर करीत असे. त्याचे आई बाप व गुरुजी असे न करण्याविषयी त्याला नेहमी सांगत, तरी तो ते ऐकत नसे. एके दिवशी गणू व त्याच्या शेजारचा मुलगा सदू हे शाळेत जाण्यास निघाले. पुढे रस्त्यात एक तमाशा चालला होता. तो पाहण्यास गणू उभा राहिला. शाळेची वेळ झाली, तू तमाशा पाहत उभा राहू नको, असे सदूने त्याला सांगितले, परंतु गणूने ते ऐकले नाही. तेव्हा सदू एकटा शाळेत गेला. त्या दिवशी शाळा सुरू होण्याबरोबर एक श्रीमंत गृहस्थ शाळेत आला होता. त्याने शाळेतील सर्व हजर मुलांना पुस्तके, कागद वगैरे घेण्यासाठी 1-1 रुपया दिला व शिवाय खाऊ वाटला. तो निघून गेल्यावर 15 मिनिटांनी गणू आला. यामुळे त्याला रुपया व खाऊ न मिळता उलट उशीर झाल्याबद्दल मार बसला. 10.
नित्य थोडा तरी व्यायाम करा. संध्याकाळी शाळा सुटल्यावर मुलांनी एक तास खेळण्यात व तालीम करण्यात घालवावा, म्हणजे त्यांची प्रकृती सशक्त राहून अभ्यास करण्यासही त्यांना अधिक हुशारी वाटत जाईल. मात्र अभ्यासाच्या वेळी त्यांनी खेळाकडे अगदी लक्ष देऊ नये. गोष्ट 15. राम व कृष्ण. राम व कृष्ण हे दोन मुलगे शाळेत जात असत. राम आपला सर्व वेळ अभ्यास करण्यातच घालवित असे. कृष्णा दररोज शाळा सुटल्यावर एक तास खेळण्यात व तालीम करण्यात घालवून बाकीचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवित असे. पुढे त्यांची परीक्षा जवळ आली, तरी देखील कृष्णाने एक तास खेळणे चालूच ठेवले. शेवटी परीक्षेत कृष्णा सर्व विषयात पास झाला व रामा तालीमीच्या विषयात नापास झाला व यामुळे कृष्णाचा नंबर त्याच्यावर लागला. शिवाय एकसारखा अभ्यास करण्याने रामाची प्रकृतीही बिघडली. 11. किरकोळ गोष्टी. गोष्ट 16. सिंह व उंदीर. एक सिंह गुहेत निजला असता पुष्कळ उंदीर त्याच्या अंगावरून धावून त्याला फार त्रास देऊ लागले. शेवटी तो जागा झाला व त्याने पटकन एक उंदीर आपल्या पंजात पकडला. तो तेव्हाच उंदराला मारून टाकणार होता, परंतु उंदराने आपला जीव राखण्याविषयी त्याची फार विनंती केली, म्हणून त्याने त्यास सोडून दिले. उंदीर जाताना सिंहास म्हणाला, महाराज, तुम्ही हा जो माझ्यावर उपकार केला आहे तो मी कधी ना कधी फेडीन. त्याचे हे बोलणे ऐकून सिंहाला थोडेसे हसू आले. त्याला वाटले की हा एवढासा क्षुल्लक प्राणी आपल्या काय उपयोगी पडणार. पुढे एके दिवशी पारध्यांनी त्या सिंहाला धरण्यासाठी जाड दोऱ्यांचे एक जाळे त्या रानात पसरले होते. त्यात तो सापडला. तेव्हा सुटून जाण्यासाठी त्याने पुष्कळ धडपड केली, परंतु ती फुकट गेली. मग तो दुःखाने व भयाने मोठ्याने ओरडू लागला. ते त्या उंदराने ऐकले व तो धावत त्याच्या मदतीस आला. त्याने दातांनी त्या दोऱ्या कुरतडण्याचा सपाटा लावला व पुष्कळ खटपट करून त्या दोऱ्या तोडून त्याने सिंहाला जाळ्यातून मोकळे केले. तात्पर्य, प्राणी कितीही क्षुल्लक असला तरी हा आपल्या काय उपयोगी पडणार असे समजून आपण त्याची निंदा करू नये. केव्हा केव्हा अतिशय बळकट मनुष्याला देखील अतिशय निर्बळ मनुष्याच्या मदतीची गरज असते. गोष्ट 17. एक मिनिट देखील फुकट घालवू नका. गोविंदा व लक्ष्मण हे दोघे भाऊ शाळेतून घरी आले. तेव्हा गोविंदा म्हणाला, उद्याचा धडा कठीण आहे, तो करण्यास मला वेळ सापडणार नाही. लक्ष्मण म्हणाला, अजून खेळावयास जाण्यास 10 मिनिटे अवकाश आहे, तेवढ्यात थोडासा धडा कर. गोविंदा म्हणाला, 10 मिनिटात कितीसा अभ्यास होणार, असे म्हणून तो खेळू लागला व लक्ष्मण धडा वाचू लागला. तेव्हा केवढा अभ्यासी, असे म्हणून गोविंदा त्याची थट्टा करू लागला. पुढे ते दोघे विटीदांडू खेळावयास गेले. खेळून परत आले तेव्हा जेवणास 10 मिनिटे अवकाश होता. तेवढ्यात लक्ष्मणाने आणखी थोडा अभ्यास केला. दुसऱ्या दिवशी ते शाळेत गेले. लक्ष्मणाचा धडा झाला होता, गोविंदाचा झाला नव्हता. मास्तरांनी गोविंदाला विचारले, तुझा झडा का नाही झाला? तो म्हणाला, मला वेळ मिळाला नाही. नंतर त्यांनी लक्ष्मणला विचारले, तुला वेळ कसा मिळाला? तो म्हणाला, खेळावयास जाण्यापूर्वी मला 10 मिनिटे मिळाली, जेवण्यापूर्वी 10 मिनिटे मिळाली, निजण्यापूर्वी अर्धा तास मिळाला आणि सकाळी शाळेत येण्यापूर्वी 10 मिनिटे मिळाली. मास्तर म्हणाले, तर मग एका तासात तुझा धडा झाला. नंतर ते गोविंदाला म्हणाले, तू वर्गाच्या शेवटी जा आणि ध्यानात ठेव की जे मिनिटभर देखील वेळ फुकट जाऊ देत नाहीत त्यांचेच धडे तयार होतात. तात्पर्य, ज्या मुलाच्या मनात अभ्यास करावयाचा आहे त्याला वेळाची कमताई कधीच नसते. यासाठी 5-10 मिनिटे जरी वेळ सापडला तरी तितक्यात होईल तेवढ्या अभ्यास करावा. अभ्यास झाल्यावर खेळण्यास चिंता नाही. गोष्ट 18. दोन वाटसरू व अस्वल. रामा व गोविंदा हे दोघे सोबती रानातून चालले होते. रामा गोविंदास म्हणाला, आपणास कदाचित येथे रानटी जानवरे भेटतील,
कारण त्यांची पावले येथे जमिनीवर दिसत आहेत. गोविंदा म्हणाला, तू घाबरू नको, जानावर आले तर आपण एकमेकास मदत करू म्हणजे झाले. मी मोठा बळकट व धीट आहे. गोविंदाचे बोलणे पुरे झाले नाही इतक्यात जवळच्या रानातून एका जानवराचे गुरगुरणे ऐकू येऊ लागले. गोविंदा शरीराने सडपातळ असून चपळ असल्यामुळे पटकन शेजारच्या झाडावर चढला. त्याने आपल्या सोबत्या संकटात सोडून दिले, परंतु रामा घाबरला नाही. तो सडपातळ नसल्यामुळे त्याला पळून जाता येईना, म्हणून त्याने पुढील युक्ती काढली. तो जमिनीवर पडला व अगदी मेल्याप्रमाणे दिसावे म्हणून त्याने आपला श्वास अगदी कोंडून धरला. इतक्यात एक मोठा अस्वल त्याच्या अगदी जवळ आला. गोविंदा झाडावरून कापत कापत खाली पाहत होता. अस्वलाने रामाचे सर्व शरीर हुंगले. त्याने आपला जवडा रामाच्या कानाजवळ नेला, तरी रामाने अगदी हालचाल केली नाही. तेव्हा हा मेला आहे असे अस्वलास वाटले व तो रामाला काही इजा न करता निघून गेला. नंतर गोविंदा झाडावरून खाली उतरला. आपल्या भित्रेपणाची त्याला थोडीशी लाज वाटली, परंतु ती गोष्ट त्याने थट्टेवर नेण्याचा बेत केला. तो म्हणाला, काय रे रामा, अस्वलाने तुझ्या कानात काय रे सांगितले? रामा म्हणाला, तुझ्यासारख्या बाताड्यावर व खोटे बोलण्यावर पुन्हा कधी विश्वास न ठेवण्याविषयी त्याने मला सांगितले. तात्पर्य, बढाईखोर लोक अगदी भित्रे असतात असे संकटाची वेळ आली असता अनुभवास येते. धीटपणाची कामे करून आपल्या अंगचा धीटपणा दाखवावा, नुसते बोलून दाखवू नये. तसेच आपल्या सोबत्यास संकटाच्या वेळी सोडून देऊ नये. गोष्ट 19. धन्याच्या हिताला जपणारा कुत्रा. एक गृहस्थ आपला कुत्रा बरोबर घेऊन दुसऱ्या एका गावी आपल्या सोबत्याच्या घरी गेला होता. तेथे आपले रुपये मोजण्यासाठी त्याने आपली पिशवी सोडली. त्याने रुपये पुन्हा पिशवीत भरून ठेवले, परंतु चुकून एक रुपया भुईवरच राहिला व तो काही कामाकरता बाहेर गेला. त्याचा कुत्रा तेथेच होता. त्याने तो रुपया तोंडात धरून ठेवला. धनी घरी आला तेव्हा लोक त्याला सांगू लागले की तुझा कुत्रा फार आजारी असावा, कारण तो आपली भाकरी मुळीच खात नाही. हे ऐकून धनी कुत्र्याजवळ गेला. तेव्हा कुत्र्याने तोंडात धरून ठेवलेला रुपया पटकन त्याच्या पायाजवळ टाकला. नंतर त्याच्यासाठी ठेवलेली भाकरीही त्याने खाऊन टाकली. त्याच्या तोंडात रुपया असल्यामुळे तो भाकरी खात नव्हता. ही गोष्ट नंतर लोकांच्या लक्षात आली. तात्पर्य, जनावरे देखील जर आपल्या धन्याच्या हिताला इतकी जपतात तर चाकराने आपल्या धन्याच्या हिताला फारच जपले पाहिजे, हे उघड आहे. गोष्ट 20. लबाड मांजर. एक मांजर एका घरात राहत असे. त्याच घरात एक उंदराचे बिळ होते. एके दिवशी मांजराने आपल्या भाकरीचा एक तुकडा त्या बिळाजवळ मुद्दाम नेऊन ठेवला आणि ते लांब जाऊन टपत बसले. लवकरच एक उंदीर बिळातून बाहेर आला व त्याने इकडे तिकडे नजर फेकली आणि भयाचे काही कारण नसल्यामुळे तो तुकडा खाण्यास त्याने आरंभ केला. ह्याप्रमाणे उंदीर चैनीने तुकडा खात असता मांजराने त्याच्यावर उडी घालून त्याला खाऊन टाकले. तात्पर्य, लबाडी करू नका व कोणाला फसवू नका. 12. मागील गोष्टींवर काही प्रश्न. या गोष्टी मुलांना सांगत असता पुढे नमुन्यादाखल जे थोडे प्रश्न दिले आहेत त्याप्रमाणे प्रश्न विचारून इतर उपयुक्त माहिती शिक्षकांनी त्यांना करून द्यावी, म्हणजे त्यांचे विषय ज्ञान वाढून गोष्टीही त्यांना अधिक मनोरंजक वाटतील. प्रश्न 1. गोष्ट पहिली. शेतात काय पिकते? म्हातारा उंदीर जलद धावेल का तरुण जलद धावेल? उंदराला कोण मारून खाते? तरुण उंदराने म्हाताऱ्या उंदराला कसे ओढून नेले? एक लहान काठी घेऊन दोन मुलांकडून शिक्षकाने चित्राप्रमाणे कृती करवावी. प्रश्न 2. गोष्ट तिसरी. सोन्याच्या कुऱ्हाडीने लाकडे तोडता येतील का नाही? रुपयाचीने येतील का नाही? तिन्हीपैकी जास्त किंमत कोणत्या कुऱ्हाडीची?
लाकूडतोड्याने स्वतः नदीत बुडी मारून आपली कुऱ्हाड का काढली नाही? कुऱ्हाडीचा नुसता दांडाच नदीत पडला तर तो बुडेल का नाही? का? नदीच्या आणि खाडीच्या पाण्यात फरक काय? प्रश्न 3, गोष्ट 4. मांजराला किती पाय असतात? त्याच्या शेपटीचा उपयोग काय? त्याच्या डोळ्यात आणि आपल्या माणसांच्या डोळ्यात फरक काय? मांजराला स्वच्छता आवडते का नाही? कशावरून? प्रश्न 4, गोष्ट 6. राजा कोणाला म्हणतात? सीताफळाच्या बिया किती असतात? आंब्यात किती असतात? बियापासून झाड कसे होते? राजाने उपटून नेलेले झाड का मेले? झाड केव्हा उपटले असता मरणार नाही? प्रश्न 5, गोष्ट 9. घोड्याला शिंगे असतात का? शिंगे नाहीत अशी आणखी दुसरी जानवरे कोणती? चित्रात जो घोडा आहे त्याचे कान दाखवा, त्याचे मागले पाय दाखवा, पुढल्या पायांचे खूर दाखवा. घोड्याने मुलाला उचलले तेव्हा त्याचे दात मुलाला लागले का नाही? चित्राप्रमाणे कृती करवावी. प्रश्न 6, गोष्ट 19. रुपयाची आकृती कशी असते? रुपया कसला करतात? दिडकी कसली करतात? कुत्रा आपली भाकरी का खात नव्हता? कुत्र्याची शेपूट आणि बैलाची शेपूट ह्यात फरक काय? एंड ऑफ सोप्या व मनोरंजक गोष्टी बाय विष्णू वासुदेव नाटेकर. Confiteor by Stanisław Przybyszewski, read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Przystępując do rozwinięcia naszych pojęć o sztuce, uważamy za niepotrzebne sięgać do zdań estetyków, uważamy za zbyteczne zbijać różnorodne sądy i wyroki estetyczne. Nie myślimy również, że wypowiadamy coś zupełnie nowego. Ale stojąc na czele pisma, któremu się charakter nadaje, trzeba wytknąć zasadniczy kierunek, w jakim się pismo prowadzi. Sztuka w naszym pojęciu nie jest ani piękno, ani ein Teil der Erkanntnis, jak ją Schopenhauer nazywa. Nie uznajemy również żadnej z tych bezlicznych formułek, jakie estetycy stawiali, począwszy od Platona, aż do starczych niedorzeczności Tolstoja. Sztuka jest odtworzeniem tego, co jest wiecznym, niezależnym od wszelkich zmian lub przypadkowości, niezawisłem ani od czasu, ani od przestrzeni, a więc odtworzeniem istotności, to jest duszy. I to duszy, czy się we wszechświecie, czy w ludzkości, czy w pojedynczym indywiduum przejawia. Sztuka zatem jest odtworzeniem życia duszy we wszystkich jej przejawach, niezależnie od tego, czy są dobre lub złe, brzydkie lub piękne. To właśnie stanowi zasadniczy punkt naszej estetyki. Sztuka wczorajsza była na usługach tak zwanej moralności. Nawet najpotężniejsi artyści, z małymi wyjątkami, nie byli w stanie śledzić przejawów duszy oderwanych od tak zmiennych pojęć, jak pojęcia moralne lub społeczne. Zawsze potrzebowali dla dzieł swych płaszczyka moralno-narodowego. Sztuka w naszym pojęciu nie zna przypadkowego rozklasyfikowania objawów duszy na dobre lub złe, nie zna żadnych zasad, czy to moralnych, czy społecznych. Dla artysty w naszym pojęciu są wszelkie przejawy duszy równomierne. Nie zapatruje on się na ich wartość przypadkową, nie liczy się z ich przypadkowym złem lub dobrem oddziaływaniem, czy to na człowieka lub społeczeństwo, tylko odważa je wedle potęgi, z jaką się przejawiają. A więc substrat naszej sztuki istnieje dla nas jedynie tylko ze strony swej energii, zupełnie niezależnie od tego, czy jest dobrem lub złem, pięknem lub brzydotą, czystością czy harmonią, rozpasaniem, zbrodnią czy cnotą. Artysta odtwarza zatem życie duszy we wszystkich przejawach. Nic go nie obchodzą ani prawa społeczne, ani etyczne. Nie zna przypadkowych odgraniczeń, nazw i formułek, żadnych z tych koryt, odnóg i łożysk, w jakie społeczeństwo olbrzymi strumień duszy wepchnęło go i osłabiło. Artysta zna tylko, powtarzam, potęgę, z jaką dusza na zewnątrz wybucha. Sztuka jest objawieniem duszy we wszystkich jej stanach, śledzi ją na wszystkich drogach, wybiega za nią we wieczność i wszechprzestrzeń, wgłębia się z nią w praiły bytu i sięga w tęczowe szczyty. Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu, duszy. A ponieważ jest absolutem, więc nie może być ujętą w żadne karby,
nie może być na usługach jakiejśkolwiek idei, jest panią, praźródłem, z którego całe życie się wyłoniło. Sztuka stoi nad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, czyta zwykłemu człowiekowi ukryte runy, obejmuje wszechrzecz od jednej wieczności do drugiej, nie zna ni granic, ni praw, zna tylko jedną odwieczną ciągłość i potęgę bytu duszy, kojarzy duszę człowieka z duszą wszechnatury, a duszę jednostki uważa za przejaw tamtej. Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka rozrywka, sztuka patriotyzm, sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny, przestaje być sztuką, a staje się biblia pauperum dla ludzi, którzy nie umieją myśleć lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać odnośne podręczniki. A dla takich ludzi potrzebni są nauczyciele wędrowni, a nie sztuka. Działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać w nim patriotyzm lub społeczne instynkta za pomocą sztuki, znaczy poniżać ją, spychać z wyżyn absolutu do nędznej przypadkowości życia, a artysta, który to robi, niegodny jest miana artysty. Sztuka demokratyczna, sztuka dla ludu, jeszcze niżej stoi. Sztuka dla ludu to wstrętne i płaskie banalizowanie środków, jakimi się artysta posługuje. To plebejuszowskie udostępnienie tego, co z natury rzeczy jest trudno dostępnem. Dla ludu chleba potrzeba, nie sztuki, a jak będzie miał chleb, to sam sobie drogę znajdzie. Zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulicach, to rzecz świętokradcza. Tak pojęta sztuka staje się najwyższą religią, a kapłanem jej jest artysta. Jest on osobisty tylko wewnętrzną potęgą, z jaką stany duszy odtwarza. Poza tym jest kosmiczną, metafizyczną siłą, przez jaką się absolut i wieczność przejawia. Był on pierwszym prorokiem, który wszelką przyszłość odsłaniał, a tłumaczył runy zapleśniałej przeszłości. Był magiem, co przenikał najgłębsze tajemnice, obejmował tajne związki wszechświatów, przeczuwał i odkrywał ich wzajemne na siebie oddziałanie, a z wiedzy tej tworzył sobie moc, co gwiazdy na niebie w ich biegu zastanawiała. Był wielkim mędrcem, który wiedział najtajniejsze przyczyny i tworzył nowe, nigdy nieprzeczuwane syntezy. Artysta ten to ipse philosophus, demon, deus et omnia. Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei, ani żadnemu społeczeństwu. Artysta stoi ponad życiem, ponad światem, jest panem panów, nieokiełzdany żadnym prawem, nieograniczany żadną siłą ludzką. Jest on zarówno święty i czysty, czy odtwarza największe zbrodnie, odkrywa najwstrętniejsze brudy, gdy oczy w niebo wybija i światłość Boga przenika. Bo nie zna on praw i ograniczeń, jakie objawy duszy ludzkiej w to lub owo koryto wpychają. Zna on tylko jedynie potęgę tych przejawów, równie silną w cnocie czy w zbrodni, w rozpuście czy w skupieniu modlitwy. Artysta, który chce pouczać ubogich w duchu, chce być ich kierownikiem, niechaj raczej zostanie agitatorem albo założy olbrzymie falansterie, o jakich Fourier marzył, bo królestwo ubogich w duchu to chleb, a nie sztuka. Artysta, który nagina się do wymagań poszczególnego społeczeństwa, pochlebia mu, podaje mu przerzuty i lekki do strawienia pokarm. Zapomniałem, że mówią o artyście, zacząłem mówić o pokornym wole roboczym. Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jeszcze panem, który łasknie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki. Tej pragnie tylko plebejusz, w duchu tej pragną tylko dorobkiewicze. Artysta, który się skarży, że rozrzucając skarby swego ducha, kala swą duszę przez zetknięcie się z tłumem, przeszedł święty próg, ale się myli. Człowiek, nie uznający żadnych praw, stojący ponad tłumem, ponad światem, kalać się nie może. Naród to cząstka wieczności i w nim tkwią korzenie artysty. Z niego, z ziemi rodzinnej, ciągnie artysta najżywotniejszą swą siłę. W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tem, co jest w narodzie wiecznym, jego odrębności od wszystkich innych narodów, rzeczy niezmiennej i odwiecznej. Rasie. Dlatego jest głupią niedorzecznością zarzucać artyście w naszym pojęciu beznarodowość, bo w nim najsilniej przejawia się istotny, wewnętrzny duch narodu. On jest tym mistycznym królem duchem, chwałą i wniebowstąpieniem narodu. Niedorzecznością jest zarzucać artyście mglistą mistyczność. Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną,
tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie, a są jeszcze ludzie, dla których to jest mistyką. Coś w kształcie spirytyzmu, haha. I raz jeszcze powtarzam na wszystkie możliwe zarzuty, które nas spotkać mogą. Nie znamy żadnych praw, ani moralnych, ani społecznych. Nie znamy żadnych względów. Każdy przejaw duszy jest dla nas czystym, świętym, głębią i tajemnicą, skoro jest potężny. Kilka jeszcze szczegółów dotyczących technicznej strony redakcji. Zamieniając życie na dwutygodnik, nie zmieniliśmy warunków prenumeraty. Współpracownicy nie mogą i nie powinni dawać za bezcen swoich utworów i wytwarzać w ten sposób niegodną i nieuczciwą konkurencję, a czytającą publiczność trzeba do tego przyzwyczaić, że może i powinna zapłacić za utwory literackie choćby tysiączną część tego, co płaci za obrazy, rzeźby lub teatr. Staraniem naszym, ideałem redakcyjnym, będzie dawać tylko takie utwory, które zapłodnią, czy to nową myślą, czy nową formą, najmłodszą generację artystów, postawić pismo na takiej wyżynie, aby nikt nie potrzebował sięgać po informacje natury czysto artystycznej do innych pism. I aby to osiągnąć, związaliśmy z redakcją naszą najwybitniejsze siły krytyczne za granicą, by pismo nasze nie dawało informacji, jak to często w polskich pismach bywa, z dziesiątej ręki od ludzi mało, albo tylko powierzchownie, z poszczególnymi literaturami obznajmionych, ale informacji źródłowych od ludzi, którzy od lat całych literaturę śledzą i w niej żyją. Usunęliśmy dział społeczny. Był on zawsze z natury rzeczy balastem, bo kwestii społecznych nie rozwiązuje się kilku artykułami, a przy tym zatraca się charakter pisma, bo dział społeczny, redagowany przez kogokolwiek bądź, zawsze jest stronnym i stał dotychczas w jaskrawej sprzeczności z działem artystycznym. A naszym ideałem jest pismo jednolite, bezwzględne, nie wahające się ani na jedną, ani na drugą stronę. Zresztą sądzimy, że usunięcie tego działu nikomu przykrości nie sprawi, bo dla ludzi poważnie sprawy społeczne traktujących dział ten tak czy tak zupełnie nie wystarczał i tak czy tak byli zmuszeni sięgać do innych pism. A życie nie chce być organem dla ludzi leniwych, chcących się orientować pobieżnymi artykułami. Taka popularyzacja powszechnej nauki przynosi, według doświadczeń, jak najgorsze rezultaty. To jest nasze wyznanie wiary. Pismo nasze nie jest przeznaczone dla tych, którzy w sztuce szukają pożytku mydlarza, co po całotygodniowej pracy szuka w niedzielę rozrywki i zbudowania w dziele artysty, a ile tysięcy mamy tych mydlarzy. Nieprzeznaczone dla dzieci i ludzi chorujących na uwiąz starczy, ani dla ludzi nieumiejących czytać, ale dla artystów, niestety, takich mało, i dla ludzi, dla których sztuka sama w sobie jest celem. I w nadziei, że w narodzie posiadającym tak wysoką kulturę, tak piękną, a królewską tradycję, znajdzie się tysiąc wytwornej arystokracji ducha, szukającej w sztuce czegoś innego, jak spopularyzowanego podręcznika historii lub wykładów z dziedziny społecznej i etycznej. W tej melancholijnej i pełnej rezygnacji nadziei rozpoczynamy trzeci rocznik życia. Śpiewano nam msze żałobne od samego początku. Życie pogrześć się nie dało, a dziś silniejsze niż kiedykolwiek, materialnie zabezpieczone, będzie nadal pielęgnowało święty znicz sztuki dla sztuki. End of Confiteor by Stanisław Przybyszewski. Z Puszczy Białowieskiej by Henryk Sienkiewicz. Read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Do puszczy jedzie się ze strony Bielska krajem otwartym, płaskim. Tylko przyrzeczne łąki przerywają jasną zielenią jednostajność szarej równiny. Rzecz dziwna, lasów naokół puszczy nie ma wcale, a wzrok lecieć może daleko, nim zgubi się w oddaleniu. Łatwość o drzewo z puszczy i niezmierna jego taniość sprawiły zapewne, że okoliczne wioski wycięły swoje bory. Ale okolica, a raczej jej malowniczość, na tym straciła. Jak okiem sięgnąć, rżyska, łany rozległe, smutne. Wsie wielkie, o porządnych zabudowaniach i jaskrawych, nowo wzniesionych cerkwiach, leżące w środku pól, nieokolone są jak gdzie indziej dąbrowami ni olszyną. Robi to wrażenie pustki, choć kraj tu żyzny, gleba pszeniczna, a osady szlacheckie i chłopskie bogate.
Dopiero w pobliżu Hajnówki ujrzeliśmy widnokrąg zamknięty pasem boru. Była to puszcza. Dojrzeć ją można z większej odległości niż inne lasy, nie tylko z powodu równości gruntu, ale z powodu ogromu drzew i wielkiej głębi obszarów leśnych. Skutkiem tych głębin puszcza odrzyna się na skłonie nieba niezmiernie czarno, bez porównania wyraziściej i twardziej niż knieje, jakie zdarzyło mi się widzieć w królestwie. Gdyśmy zbliżyli się jeszcze więcej do Hajnówki, przed nami była jak gdyby wstęga Kiru, której końce szły dalej niż wzrok. Ciągnie się też puszcza 7 mil wzdłuż i pokrywa 22 mile kwadratowe, nie licząc w to Ścisłowskiej, niegdyś Tyszkiewiczowskiej, obecnie rządowej. O ile mi wiadomo, jest to największy las w Europie. Drzewa też w nim nie ustępują wyniosłością i grubością żadnym innym. W pierwszej chwili jednak nie mogłem sprawdzić tego własnymi oczyma, gdyż zaraz z brzegu gościńca wiodącego przez puszczę z Hajnówki do Białowieży ogarnął nas mrok. Za puszczą było jeszcze dość widno, gdyż słońce ledwie co zaszło, ale odblaski zorzy z trudnością przedzierają się przez mroczne głębie, a odwykłe od lasów oczy tem mniej widzą, im naglej przechodzą ze światła w cienie. Gościniec tylko bielił się między dwiema czarnymi ścianami, które jednak o kilkadziesiąt kroków dalej zdawały się zlewać z sobą. Droga jest równa, szeroka, okopana rowami. Idzie ona z brzegowej Hajnowszczyzny do Białowieży, leżącej w środku boru, potem dalej przez całą puszczę. Jest to dawny gościniec królewski. Ujechawszy do 8 wiorst drogi wozem, resztę szliśmy piechotą, aż do osady leśnika, na połowie drogi do Białowieży. W osadzie tej mieliśmy zamieszkać przez czas pobytu w puszczy. Noc zapadła zupełna. Nad gościńcem widać było pas nieba, zasiany gwiazdami, a tam, gdzieś daleko, na brzegach leśnych, wschodził księżyc. Jednakże promienie jego nie rozświecały wnętrza puszczy, które przesłaniał opar, podnoszący się z wilgotnego gruntu. Było ono zamglone, zmącone, ciemne. Czarne sylwetki drzew przydrożnych rysowały się ledwie widomie dla oka, a dalej drzewa, opar i ciemność zlewały się w jeden nieprzenikniony bezkształt. Nie było przy tem najmniejszego wiatru, nie poruszała się żadna gałąź, wszędzie cisza nieprzerwana. Czasem tylko zaskrzypiało koło wozu, idącego za nami. Mimowoli poddawaliśmy się tej ciszy i rozmawialiśmy półgłosem. Jeśli każdy las sprawia w ciemnościach pewne drażniące wrażenie czegoś nieznanego i tajemniczego, tym bardziej musi sprawiać je puszcza tak wielka, w której jest się po raz pierwszy. Tymczasem księżyc żeglował coraz wyżej i wyżej. Gościniec rozwidnił się, wilgoć połyskiwała we wklęsłościach drogi, a opar poczynał zsuwać się ku dołowi. Do osady leśnika było już niedaleko, gdyż od czasu do czasu słyszeliśmy szczekanie psów. Szliśmy jeszcze z pół godziny, po czym droga otworzyła się nagle w niewielką polankę leśną. Dojrzałem wysoki żywopłot, za nim zaś na kształt postumentu, błyszczącego jak srebro w świetle księżyca. Jest to olbrzymi brązowy żubr, odlany i wystawiony tu na pamiątkę jakiegoś dworskiego polowania. Sama osada leśnika składa się z dworku, lamusa, w którym przechowują się skóry żubrze i ze stodoły. Całość, ogrodzona częstokołem, wygląda jak gdyby obronna. Chwilami zdawało mi się, że jestem w Ameryce i że przybywamy do osady z kwatera. Ta noc, puszcza, chata zagubiona w głębinach leśnych, wszystko to żywo przypominało mi rzeczy widziane na drugiej półkuli. Złudzenie powiększała jeszcze krzątanina, jaka zwykle towarzyszy przybyciu i roztasowywaniu się w nowym miejscu. Nasz wóz, zaprzężony w 6 koni i zbudowany umyślnie na wyprawę, a mieszczący wygodnie 12 osób, mógł też przypomnieć owe timy pittsburskie, owe okręty stepu krążące po pustkowiach Nebraski lub Wyomingu. Teraz wyprzęgano właśnie z niego konie przy świetle latarni, a zarazem ku wielkiemu zainteresowaniu psów miejscowych wypakowywano zapasy żywności. Podróż nasza, dzięki kilku towarzyszom, była obmyślana i zapowiedziana z góry w puszczy, także leśnikowi nie zrobiliśmy niespodzianki. Ofiarował nam też, co mógł ofiarować, to jest ogień w kuchni i izbę, w której mieliśmy nocować. Wkrótce obozowisko było gotowe i przybytek myśliwski zapełnił się dymem cygar, papierosów i miłym dla każdego polskiego nosa dymem potrawy, w której, wedle słów Mickiewicza, kapusta zamknięta w kotle łonem wilgotnem okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa i praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie soki żywne, aż z brzegów naczynia wartryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem.
Otóż powietrze zionęło aromatem, strzelcy bodli naczynie, psy odprowadzały oczyma każdą łyżkę niesioną z talerza do ust, a dźwięk talerzy i łyżek mieszał się z gwarem wesołej rozmowy o jutrzejszej wycieczce w głąb zwierzyńca i o żubrach. Bądź co bądź, miło jest sobie powiedzieć, jestem w Białowieskiej Puszczy, o której prawili mi mój dziad i ojciec, i jutro będę widział żubry, których prawdopodobnie ani dziadek, ani ojciec nie widzieli. Milej jeszcze, gdy się taką wyprawę odbywa w dobranym i sympatycznym towarzystwie, gdy ma się spędzić kilka dni życiem koczowniczym, pełnym wrażeń, na wycieczkach w różne straże nieznanej kniei. Na koniec nie jest nieprzyjemną i myśl, że w przerwach poetycznych natchnień, jakie mi obarcza duszę puszcza, będzie się miało do czynienia z Bigosem. Z dawnych czasów zostało w nas trochę żyłki żołnierskiej, więc gdy się człowiek znajdzie na jakimś improwizowanym choćby obozowisku, gdy się oderwie od pióra, biura i krzesła, w które całe życie wrasta, to i w duszy wesoło. Jest w tym coś nowego, niezwykłego. Oto na przykład ściany izby, całe ubrane są w rogi jelenie, daniele i łosie. Przez małe okienko połyska w świetle księżyca żubr brązowy, a dalej stoi nieruchoma puszcza. Po wieczerzy wychodzimy na ganek i na majdan. Widno, pogodnie, mgła już znikła. Konie, skupione przy wozie, chrupią obrok. Jak cicho, ale jak cicho, przestronnie, poważnie, dobrze. Oko, choćby przy księżycu, widzi, że tu sosny jakieś odwieczne, wynioślejsze niż gdzie indziej. Może dlatego nie wlazły dotąd Żydom w kieszeń. Nikt też nie potrzebuje robić z nich miotły dla wymiecenia jakiej niezbyt czystej hipoteki. Czasem tam popłynie cicho, która z tych matron lśną lub nerewką, ale to rzeki za małe, by cała Białowieża mogła niemi wypływać. Sosny więc stoją ogromne, strzeliste i teraz oto księżyc gra po nich, jak grał 100 lat temu. Oświeca ich czuby, wdziera się w przerwy między gałęźmi i upada na grunt puszczy w kształcie grubych, białych snopów i pasem. Rzekłbyś, duchy przechadzają się wśród kolumn. Prawdziwe czarodziejstwo leśne. Głębokie cienie i tuż drgające plamy srebrne. Coś tam porusza się, coś żyje. Tylko czekać, jak zaśpiewa dziwożona. Ale i bez tego chciałoby się choć zaraz iść w głąb. Tymczasem zbliża się ku nam gospodarz. Jest to młody jeszcze człowiek, o twarzy zamyślonej i trochę posępnej, jak zwykle ludzie leśni, którzy większą część życia przepędzają w samotności. Nasz zapewne od dzieciństwa chował się w puszczy, a może nie tylko on, ale i jego ojciec i dziad, bo urzędy leśników przechodzą z ojca na syna. Czy panowie słyszeli jelenie? Pyta przeciągłym głosem. Nie, czy można je stąd słyszeć? Leśnik patrzy przez chwilę na gwiazdy. Tylko słychać, jak rozpoczną. Teraz, panie Bekowisko, samce straszą się po całych nocach. Taki ryk, że człowiek niezwyczajny i spać by nie mógł. Jakoż nie trzeba było długo czekać. Krótki, urywany, chrapliwy ryk zagrzmiał nagle wśród ciszy i natychmiast odpowiedział mu drugi. Konie przy wozie, jako pochodzące z równiny i nieprzywykłe do lasów, ni do podobnych głosów, targnęły za postronki, przestały jeść owies i strzygąc uszyma, poczęły chrapać niespokojnie. Tymczasem cała puszcza rozbrzmiała naokoło, w samym bowiem zwierzyńcu, na którego skraju stoi chata, jest przeszło 100 sztuk jeleni. Zwierzyniec to nie lada. Stanowi go 62 lasów, ogrodzonych często kołem. Lasu tak dzikiego, a miejscami bagnistego, jak każdy inny. Są tam osobne części dla żubrów, dzików i jeleni. Głosy tych ostatnich rzeczywiście nader są przykre i ponure. Ryk składa się z krótkich, urywanych, gardłowych brzmień. Chwilami przechodzą one w przeciągłe, chrapliwe jęki lub basowe, stłumione staccata, w których nadzwyczaj wyraziście znać gniew, rozpacz lub zaciekłość. Samcy wyzywają się w ten sposób i straszą. Wśród nocy rozegrywają się podczas bekowiska prawdziwe dramaty natury. Leśnik nasz podpatrywał je niejednokrotnie. Na księżycowych polankach, wśród bagien i zarośli, samce toczą bój na śmierć i życie. Karki i grzbiety ich, powyginane w kabłąk wysileniem, prą się wzajemnie. Rogi uderzają o siebie, czasem się plączą, a wówczas szczepieni zapaśnicy wodzą się wzajemnie po polance. Gardziele ich ryczą i charczą, nozdrza dymią. Na oku zaś, z krzaków i między drzewami, widać przy księżycu wdzięczne głowy łań, czekających na rezultaty walki. Rankiem leśniczy często znajduje trupy samców.
Często stają się one łupem kłusowników, gdyż zapamiętawszy się, nie słyszą kroków człowieka. Korzystają również z takich walk wilki i rysie. Wilków wprawdzie mało jest w puszczy, co większa, rozdrażniony jeleń broni się zaciekle, ale przed rysiem, rzucającym mu się na kark z drzewa, nie może się uchronić. Nazajutrz rankiem wyszliśmy pod przewodnictwem leśnika, obiecano nam bowiem widok żubrów. Po dniu można się było doskonale puszczy przypatrzeć. Przede wszystkim uderza w niej i odróżnia ją od innych lasów mieszanina drzew. Jednolity las znajduje się w częściach pojedynczych straży, ale na większości przestrzeni mieszanina przeważa. Sosna, dąb, jesion, osika, świerk rosną tu obok siebie w bezpośrednim sąsiedztwie. Spoglądając w dal, widzisz wszystkie odcienie zieloności, od ciemnej aż do jasnożółtawej. Rozmaitość ta bawi oko i odejmuje puszczy posępny, jednostajny charakter. Drugą cechą puszczy jest wysokość drzew. Dążąc do światła, którego tylko wierzchołkami zachwycić może, każde drzewo nie rozrasta się tam szeroko, ale strzela w górę wyniosłym, pozbawionym gałęzi pniem, który dopiero u wierzchołka rozkłada się w gałęziastą koronę. Lipy, które w ogrodach przykrywają cieniem gałęzi takie szerokie przestrzenie, tu podobne są raczej do topoli. Są miejsca, gdzie las jest czysto lipowy. Owóż ich w tych miejscach dostrzegamy przede wszystkim gładkie, smukłe pnie, podobne do szeregów masztów, ustawionych obok siebie i nakrytych jedną zieloną kopułą. Dąb nie krzywi się w puszczy, nie związuje w węzły, ale wyrasta jak trzcina. Sosny mają 40 łokci do pierwszych gałęzi. Młody las całą siłą pędu pragnie wydostać się do światła, wyrasta więc cienki, gonny, rzekłbyś, drzewo myśli o grubości dopiero wówczas, gdy już załatwiło się z wysokością i wierzch w słońcu kąpać może. Stare drzewa stoją jednak dość rzadko, młodzież pod nimi przeważa. Tylko w części zwanej Brodskiem, w nieznanowym rogu i koło zamczyska znajdują się miejsca pokryte jednolitym starodrzewem stojącym w zbitych masach. Ale tam też, u stóp olbrzymów, z powodu wiecznego mroku, młody las rosnąć nie może. Tam ledwie gdzieniegdzie tuli się paproć blada, rdzawa. Zresztą grunt pokryty jest tylko uschłym igliwiem, zwiędłym liściem, próchnem z umarłych dawno drzew, które nocą świeci błękitnie, i zwałami. W tej części, którą przechodziliśmy teraz, olbrzymy stoją pojedynczo, jak strażnicy, jak ojce. Pod nimi młoda gęstwina się zieleni. Grunt zwierzyńca, niski i wilgotny, w miarę jak posuwaliśmy się naprzód, pochylał się coraz bardziej i stawał się miejscami bagnisty. Wytężaliśmy wzrok, czy gdzie wśród zieleni nie zobaczymy żubrów. W puszczy można by ich szukać całe tygodnie, ale w zwierzyńcu łatwiej je wypatrzyć. Chłopi z but, których trzeba nająć umyślnie, znalazłszy stado, naganiają je na zwiedzających i wówczas, schowawszy się za sosny, można przyjrzeć mu się dokładnie. Należy tylko uważać, by nie wychylić się za wcześnie, bo spostrzegłszy ludzi przed sobą, spłoszone zwierzęta zmieniają natychmiast kierunek i nikną, nim słońce pochwycić zdoła ich kształty. Przez długi czas szliśmy w milczeniu, wytężając wzrok i nie widząc nic. Na oku rozlegało się tylko kucie dzięciołów, spróchniałe sosny, krzyk sojek i żołn. Droga stawała się błotnistą. Gdzieniegdzie błyszczały dość głębokie kałuże wody, w których kąpią się jelenie. Miejscami widać było wyraźnie odciśnięte w błocie ślady potężnych racic żubrowych, ale na żubry nie mogliśmy trafić. Natomiast coraz częściej pierzchały w oddali jelenie, których rudawa odzież miga jak błyskawica wśród zieloności. Puszcza stawała się gęstszą. Na koniec zeszliśmy statko łań tak blisko, że można się im było dokładnie przyjrzeć. Krótko to jednak trwało. Wkrótce wysmukłe szyje poczęły się chwiać i podnosić. Rozwarte, ruchome nozdrza badały niespokojnie powietrze, nastawiane uszy poruszały się szybko i nagle stado mignęło, zaszeleściły zarośla. Kilka grzbietów błysnęło ponad krzakami i znikło. Zrobiliśmy mały wypoczynek. Tymczasem przyjechał nadleśny, który wysłał budników na poszukiwanie żubrów. Była obawa, że, nie wiedząc gdzie jesteśmy, mogli pognać stado w inną stronę. Nagle, w oddali, pokazał się jakiś wieśniak i szedł śpiesznie, jakby nam chciał co zwiastować. — A co tam, są żubry? — spytałem go. Chłop zwrócił na mnie wielkie, jakieś przestraszone niebieskie oczy, ogarnął niemi całe zgromadzenie i przeszedł śpiesznie, nie odrzekłszy ni słowa.
Uderzyła mnie jego twarz. Była wychudła, blada, a w spojrzeniu miał coś nieprzytomnego. To wariat, rzekł nadleśny. Dobry człowiek, nikomu nie robi nic złego. Dobry mały. Błąka się tak po całych dniach, jakby kogoś szukał. Nocą przychodzi do but, dają mu jeść. Biedne człeczysko. Rzeczywiście był to wieśniak z bud, który zwariował, jak się zdaje, z przerażenia w czasie ostatniej wojny tureckiej, w której brał udział jako żołnierz. Odesłano go do domu i odtąd przebiega w rozmaitych kierunkach puszczę, jakby kogoś poszukiwał. Do ludzi nic nie mówi. Spotkawszy kogoś, mija go z pośpiechem, rzucając mu to pytające i jakby przylękłe spojrzenie, które tak silnie utkwiło mi w pamięci. Szczególne spotkanie w puszczy. Nadleśny odjechał. Po chwili zjawił się jeden z budników. — Schowajcie się, schowajcie! — wołał. — Zaraz będą szły tędy. Skoczyliśmy co prędzej do sosen. Żubry szły rzeczywiście. Zwiastował je trzask suchych gałęzi, łamanie się krzów i drzewek. Gdy całe stado pędzi z pośpiechem, sprawia w puszczy taki łoskot, że wśród ciszy można go posłyszeć na dwie wiorsty. Ale tym razem były to pojedyncze sztuki. Naprzód w zaroślach zamigotały dwa czarne ciała, które to zbiegając się, to rozbiegając, sunęły ku nam z nadzwyczajną szybkością, rosnąc z każdą chwilą. Były to dwa stare, olbrzymie samce, co łatwo było poznać z ich garbów i ubów pokrytych obfitymi kudłami, zwieszającymi się w kształcie długich brud pod szczęką dolną. Ujrzawszy nas, czy też zwietrzywszy, zwróciły się nagle i przeszły o jakieś 1,5 kroków, skacząc lekko przez leżące zawały drzewne. Ponieważ za nami las był zupełnie podszyty, wkrótce straciliśmy je z oczu. Po pewnym czasie znowu kilka sztuk ukazało się między drzewami, ale jeszcze dalej niż poprzednio. Prawdziwie dobrze przypatrzyć się tym wspaniałym mieszkańcom puszczy mogliśmy dopiero w końcu zwierzyńca. Spore stado, ruszone przez budników, zatłoczyło się w ten kąt, przez który i nam wypadało wracać do domu. Posłyszawszy nawoływanie, zaledwie zdążyliśmy schronić się za drzewa, gdy ze wszystkich stron posypało się kilkanaście sztuk. Były tam stare samce, młode byczki i krowy z cielętami. Niespodzianie połączyło się z nimi i stado jeleni, które również schroniło się w to zacisze poprzednio. Wówczas otoczyła nas cała menażeria puszczy. Krasne łanie biegły bezładnie, becząc. Za nimi zaś ostatni podążał jeleń, jakiś zwycięzca z wczorajszej walki, uwieńczony potężną koroną rogów. Teraz biegł za nimi w ciężkim galopie, przechylając przeciążoną głowę na grzbiet. Ręka mimowolnie szukała strzelby, której brać ze sobą do puszczy nie wolno. Cały korowód przesuwał się nie więcej niż o 40 kroków. Ani jeden strzał nie byłby chybił. Żubry, płoszone krzykiem budników, którzy zabiegli im drogę, kołowały czas jakiś tuż obok nas. Małe cielątka, czarne jak żuki, bezrogie, podobne do kulek, śmieszne, z rozwiniętym nadmiarem łbem i przodem, a marną resztą ciała, smyrgały z chyżością sam przez wszelkie przeszkody. Jedna krowa biegła tuż obok częstokołu i tę widzieliśmy najlepiej. Małe jej nie tylko nie zostawało, ale uprzedzało jeszcze matkę. Gdyby było ranne, może by się była rzuciła na budników, których żubry mniej się boją niż ludzi przybyłych z daleka i noszących nieznane im ubiory. W ogóle jednak żubry są płochliwe i gdy ranny jeleń rzuca się na strzelca nadal często, żubr, należący jeszcze do stada, niemal nigdy. Natomiast stare samce, chodzące pojedynczo, są zuchwałe, złe i bywają niebezpieczne. Widocznie starość, odłączenie i ciągła samotność usposabia ich posępnie i gniewliwie. Czasem, a zwłaszcza zimową porą, taki pojedynek staje na poprzek drogi, jak gdyby szukał zaczepki i nie ustępuje nie tylko pojedynczemu człowiekowi, ale i gromadzie całej. Widząc zbliżających się ludzi, wozy i konie, poczyna kiwać swą olbrzymią, brodatą głową, toczy krwawymi oczyma, wydaje głuchy mruk, podobny do chrząkania i chrapania zarazem i rzuca się na oślep. Naówczas biada zaczepionym. To też chłop puszczański, jadący zimą saneczkami, gdy zobaczy z dala stojącego na drodze pojedynka, zjeżdża natychmiast w las i stara się objechać olbrzyma jak najdalej. Bywają także wypadki, że w ostępie rzuca się niespodzianie na leśnika. Wówczas jedyną ochroną, jeśli napadnięty nie ma broni lub jeśli nie chce strzelać, jest uciekać naokół cienkiego drzewa, bacząc na obroty napastnika i zwracając się wedle tychże obrotów.
Na oku grubej sosny, która zasłania ruchy zwierzęcia, dogania ona z łatwością strzelca, depcze go i rozmiażdża racicami, potem porywa na rogi i ciska w górę. Pewien stary leśnik, którego nazwiska nie pamiętam, opowiadał jednemu z naszych towarzyszów, iż dwa razy w życiu napadany był przez żubra. Raz schronił się pod pień leżący i wyciągnął się wzdłuż, przyciskając ciało do drzewa jak mógł najszczelniej. Żubr nie mógł go deptać, że zaś przy pniu była wklęsłość, nie mógł także podłożyć pod niego rogów. Jednakże zaciekły zwierz nie odstępował go przez kilka godzin. Starzec opowiadał potem, iż zdawało mu się, że trwało to całe wieki. Drugi raz wyratował się ucieczką, sposobem wyżej wspomnianym. Jeżeli postać żubra jest wspaniała i straszna zarazem, to i siła jego jest nie mniejsza. Dowodem tego jest wypadek, jaki niedawno zdarzył się w Budach. Chłopi puszczańscy, siedzący we wsiach, położonych koło brzegu rzeczek i strumieni, mają przepyszne pastwiska, a co za tym idzie i bydło tak piękne, jakiego gdzie indziej nawet i w wielkich gospodarstwach nie znaleźć. Jest to wspaniała leśna rasa o wysokim zadzie, niskim przodzie i kościach okrągłych, rasa bardzo mięsista i mleczna, hodowana z zamiłowaniem i starannością. Ponieważ jednak wsie puszczańskie leżą czasem po 5 i 6 mil w głębi puszczy i gospodarzom daleko było jeździć do dworów trzymających stadniki, zakupili więc sobie składkowym sposobem olbrzymiego buchaja, który miał stale w Budach rezydować. Na nieszczęście tuż do Bud przypiera częstokół żubrowego zwierzyńca. Buchaj, wyrwawszy się w nocy, obalił 2 przęsła częstokołu, wszedł do zwierzyńca i spotkał się ze starym pojedynkiem. Zaczęła się walka, przy której obecni byli rozbudzeni chłopi. Próbowali nawet przerwać ją krzykiem i drągami, ale usiłowania te nie przyniosły najmniejszego skutku. Zapaśnicy parli się łbami lub odskakiwali od siebie, aby po chwili zewrzeć się nowym, strasznym uderzeniem. Po kilku chwilach buchaj padł. Chłopi pouciekali, żubr zaś budł go jeszcze przez pewien czas z wściekłością. Nazajutrz, w dzień, znaleziono byka z rozdartym brzuchem, z wnętrznościami na zewnątrz. Prócz tego wszystkie kości kręgowe karku miał pogruchotane i zmiażdżone. Historię tę opowiadał mnie i Glogerowi młody budnik, który nas woził do Zamczyska, do Białowieży i w stronę Browska. Obecnie nie ma już prawie niedźwiedzi w puszczy, ale czytałem w swoim czasie, że żubr, zaczepiony przez niedźwiedzia, pokonywał go z łatwością. Za to 3, a nawet 2 wilki kładły po pewnym czasie najcięższego pojedynka, gdy bowiem jeden skakał mu przed łbem, drugi korzystał z czasu, by wyrwać mu dziurę w boku i wypuścić wnętrzności. Stada jednak żubrowe nie obawiały się wilków, choćby po Matce Boskiej Gromnicznej połączonych w gromady. Żubr litewski nader podobny jest do amerykańskiego bizona. Różni się tylko od niego zewnętrznie mniejszą głową i mniejszą wyniosłością przodu. Jest on także garbaty, ale nie do tego stopnia. Kudły na grzbiecie ma także mniejsze i nie tak obfite, za to jest dłuższy i silniejszy w zadzie. Pod względem wagi zdaje mi się, że nasz Litwin nie ustępuje Amerykaninowi, ani go też nie przewyższa. Ustępuje tylko liczbą. Bo gdy bizonów są jeszcze na wysokich i niskich stepach setki tysięcy, liczba żubrów nie przenosi 600 sztuk. Mnożą się one bardzo powoli, gdyż cielęta ssą bardzo długo. 3-letnie ogromne byczysko musi klękać na przednie nogi, chcąc dostać się do wymienia matki, a jeszcze ją wysysa. Za rządów pruskich liczba tych zwierząt zmniejszyła się tak dalece, iż była obawa, że wyginą zupełnie. Wówczas to z białostockiego obwodu wpadały suchą granicą całe bandy kłusowników, które stawiały opór leśnikom i wybijały żubry niemal otwarcie. Przy gospodarstwie pruskiem nie byłyby zapewne takie nadużycia długotrwały, na razie jednak niepodobna było im zapobiec. Później, w roku 1821, liczono już tylko 370 sztuk. Raptowne to zmniejszenie wywołało surowe zakazy polowania. Do puszczy nie wolno było wjeżdżać z bronią, odjęto ją również i osacznikom, rozciągnięto nadzór nad samymi leśnikami, a kary za zabicie żubra były nader surowe. Toteż w roku 1829 liczba żubrów sięgała już 800, choć zbyt ścisły zakaz polowania wywołał inne złe. Wilki mianowicie rozmnożyły się tak nadzwyczajnie, że w ciągu kilku lat pożarły kilkadziesiąt sztuk. Leśnicy nie śmieli chodzić po puszczy. Jest dotąd tradycja, że wilki oblegały ich zimową porą nawet w chatach. Nocami ostępy brzmiały takim wyciem, że całe wsie ogarniało przerażenie.
Potem wydano leśnikom rozkaz wytępiania wilków, których liczba zmniejszyła się znacznie. Dziś są one rzadkością w puszczy i trzymają się tylko w części boru zwanej nieznanowym rogiem, który nawet w zimie z powodu niezamarzających oparzelisk jest prawie zupełnie niedostępny. Niewielka stosunkowo liczba dziś istniejących żubrów da się wytłumaczyć po części złagodzeniem kary za zabijanie tych zwierząt, po części rozrastaniem się wsi. Jest ich w puszczy kilkanaście. Ludność wzrasta, osady rozszerzają się, ruch na drogach wiodących przez ostępy zwiększa się. Nic więc dziwnego, że płochliwy zwierz cofa się w coraz głębsze uroczyska, nie czuje się swobodnym i nie mnoży się, jakby mógł, gdyby nic nie mąciło ciszy leśnej. Chłopi obowiązani są stawiać zimą zebrane stogi, stomki i miodunki, ale stawiają je także w pobliżu wsi i dla swego bydła. Owoż żubry, zimą mniej płochliwe, częstokroć zachodzą i do wiejskich stogów. Wówczas cała wieś wypada, krzyczy, strzela na wiatr i płoszy zwierzęta, które potem i do stogów dla siebie przeznaczonych zbliżają się z obawą lub nie zbliżają się wcale, zadowalając się trawą, wydobywaną rogami spod śniegu i przemierając głodem. Prócz tego łudziłby się, kto by sądził, że dziś nie ma już kłusowników i szkód między żubrami. Wiemy od miejscowych ludzi, że na chrzciny, wesela i tym podobne uroczystości do dziś dnia zastawiają w chatach żubrze mięso. Od każdego też chłopa, zaskarbiwszy sobie jego ufność, można nabyć rogi lub skórę, każdy bowiem jest po trosze kłusownikiem. Latem trudniej im wyprawiać się na łowy, ale zimową porą, w czasie zawiei, gdy szum wiatru głuszy strzały, a śnieg zasypuje ślady, wyprawiają się w saneczkach na upatrzonego i z podobnych wypraw rzadko wracają bez łupu. Słyszałem też o pewnym Żydku, zamieszkującym daleko od puszczy, który sąsiadującemu z nim obywatelowi ofiarował się sprzedać żywe ciele żubrowe. Obywatel propozycję odrzucił, świadczy ona jednak, że kłusownicy nie są mitami, a wyniszczanie przez nich żubrów nie stało się li tylko tradycją. Osadzić w puszczy tylko leśników, przenieść z niej wsie gospodarskie i uczynić ją jednolitym borem. Oto byłby środek, trudny wprawdzie, ale skuteczny do pomnożenia żubrów. Przekonanie zresztą, że nie mogą one żyć gdzie indziej, tylko w Puszczy Białowieskiej, jest mylne. Naprzód kilkadziesiąt sztuk żyje w Świsłockiej, oddzielonej od pierwszej Narwią. Powtóre mnożą się podobno na Śląsku u księcia de Pleyes z kilku osobników darowanych mu przed niedawnym czasem. Łączą się także z bydłem domowym i wydają dziwne potomstwo. Potężne, z wysokim garbem nad przednimi łopatkami, z szerokim łbem i bujnym zarostem czoła i brody. Póki małe, mieszańce owe są łaskawe i wesołe, z wiekiem stają się płochliwe, dziczeją i roztrącają swojskie bydło. Potomstwa dalej nie wydają, co dowodzi, że żubr jest odmiennym od naszego bydła gatunkiem. Obliczanie żubrów odbywało się dawniej nader prostym sposobem. Cała puszcza była podzielona na 12 straży, które miały kształt trójkątów, zbiegających się wierzchołkami we wsi Białowieżanowa. Podstawę zaś trójkątów stanowiły brzegi puszczy. Straże były następujące: Augustowska, Narewska, Browska, Hajnowska, Leśnianka, Starzyńska, Stołpowiska, Krakowska, Okolnicka, Świetliczańska, Pobielska i Dziadowlańska. Każda była pod zawiadowaniem starszego leśnika i dzieliła się na ostępy, nad którymi czuwali młodsi leśnicy. Owóż, gdy śniegi spadły, obliczano żubry w ten sposób, że każdy młodszy leśnik karbował na kiju wedle śladów wszystkie sztuki, które weszły do jego ostępu lub z niego wyszły. Te, które wyszły, powinny się były znaleźć zakarbowane w sąsiednich ostępach jako przybyłe. Wieczorem składano wszystkie kije u nadleśnego i wówczas rachunek już był łatwy, bo żadna sztuka nie mogła być ani pominiętą, ani porachowaną dwa razy. Być może, że tego sposobu używają jeszcze i dzisiaj, o ile pozwala na niego nowy podział i nowe, odmienne gospodarstwo w puszczy. Trafiliśmy właśnie na jakąś komisję, która zabrała się do nader surowego obrachunku z miejscową administracją. Stąd złe humory i niepokój. Rzeczywiście administracja tego olbrzymiego lasu nie jest łatwa, ale też bez zaprzeczenia ogromne skarby marnują się w puszczy. Sosny masztowe sprzedają się po 50 kopiejek, i dla trudności przewozu nikt ich kupować nie chce. Drogi wprawdzie są niezłe, ale nie ma szos, a choćby i były, zawsze przy handlu drzewem komunikacja lądowa jest trudną i niepożyteczną. Rzeki puszczańskie bywają spławne w czasie przyboru wody, mało jednak wychodzi drzewa i niemi.
Tymczasem wychodzić powinno, byle użytkowano z niego rozumnie i tamowano nadużycia. Mniemanie, że dla dobra lasu należy go zostawić nietkniętym, jest mylne. Przede wszystkim należy go czysto utrzymywać. A jakże pod tym względem wygląda puszcza? Oto na ogromnych przestrzeniach, wszędzie niemal, leżą zwały drzew. Stosy te, spróchniałe i gnijące, piętrzą się czasem na kilkanaście stóp wysoko. Nad nimi jeszcze sterczą, jak domy, olbrzymie wykroty. Stare drzewo, padając, wyrywa całą przestrzeń ziemi, którą obejmowały jego korzenie. W wyrwanym miejscu tworzy się dół, w którym zbiera się woda deszczowa. Dziwny i przerażający widok przedstawiają takie ostępy. Grunt porwany, pełen zasadzek, pnie, wykroty i suche, powykręcane rozpaczliwie gałęzie, które pokrywa mech lub plugawa wilgoć, wypełniając całą przestrzeń. Wśród chaosu drzewnego prześwieca bagno. Wszystko razem pomieszane, połamane, zniszczone, dzikie, zmarłe i gnijące. Oto obraz. Nawet powietrze tam ciężkie, przesycone wonią próchna i zgnilizny. Cisza. Słychać tylko kowanie dzięcioła, który wśród próchna znajduje łup obfity. Jest to ojczyzna skórników. Gnieżdżą się one tu milionami. Stąd przenoszą się na inne drzewa, toczą je, wysysają. Żubr i jeleń tu nie zachodzą. Łoś tylko wyleguje się bezpiecznie w bagnisku. Mimowoli przychodzą na pamięć słowa Mickiewicza. Któż zbadał puszcz litewskich przesadne krainy, aż do samego środka, do jądra gęstwiny? Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza, myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, zna ich ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice, lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice. Wieść tylko, albo bajka, wie, co się w nich dzieje. Bo gdybyś przeszedł bory i podszytek knieje, trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni i siecią wielsk zarosłych i kopcami mrowisk, gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. Gdybyś i te zapory zniósł nad ludzkim męstwem, dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem. Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, małe jeziorka, trawą zarosłe na poły, tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą. Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą. Woda tych studni lśknie się, plamistą rdzą krwawą, a z wnętrza ciągle dymi, zionąc woń plugawą, od której drzewa wkoło tracą liści korę. Łyse, skarłowa ciałe, robaczywe, chore, pochyliwszy konary, mchem kołtunowate i pnie garbiąc brzydkimi grzybami brodate, siedzą wokół wody, jak czarownic kupa, grzebiąc się nad kotłem, w którym ważą trupa. Za tymi jeziorkami, już nie tylko krokiem, ale daremnie nawet zapuszczać się okiem, bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem, co się wiecznie ze trzęskich oparzelisk wznosi. Ile szkody przynoszą puszczy takie ostępy, łatwo zrozumieć. Dodajmy do tego, że każde ze starych drzew, padając, łamie i gniecie w upadku 10 młodszych, zdrowych jeszcze. W Niemczech nie pozwalają starym olbrzymom usychać i umierać na pniu. Tu, miejscami, na całych morgach, nad młodym lasem wznosi się las sosen uschłych. Nic posępniejszego niż wrażenie, którego się tam doznaje. Na drzewach nie ma nie tylko igieł, ale i kory. Są to nagie olbrzymie szkielety, poczerniałe od wiatru i słońca. Całość wygląda jak jaki cmentarz leśny. Należałoby takie trupy usprzątać, nim zostaną trupami, bo, powtarzam, są to zmarnowane skarby, które zamiast korzyści szkodę jeszcze przynoszą. Warto by dla ich spławy i koryta rzek uregulować. Zysk ze sprzedaży opłaciłby robotę, administrację i przyniósłby jeszcze czysty dochód. Dlaczego tak się nie dzieje, trudno wiedzieć. Choć gdy się pomyśli, ile jest wsi w puszczy, jaka łatwość robotnika, i to przypuszczenie nie zdaje się prawdopodobnym. Może komisja obecna niejasne dotąd przyczyny wyjaśni? Czas schodził nam wieczorami na słuchaniu głosów jeleni, we dnie na wycieczkach i zabieraniu znajomości z ludem puszczańskim. Jeździliśmy na wózkach budników do Zamczyska, do Białowieży i w stronę Browska. Niebo dopisywało nam znakomicie. Dni były prawdziwie jesienne, blade, ale pogodne, tą smętną i chłodną pogodą jesieni, która zdaje się być ostatnim uśmiechem słońca przed zimą.
zabarwiony na czerwono liść spływał milionami z drzew na ziemię, napełniając puszczę szeptem łagodnym. W tej całej leśnej naturze bywały chwile takiego spokoju, jakiego na próżno szukać poza nią. Wśród tego spokoju można by zapomnieć o wszystkim, nawet o sobie samym. Można by rozmiłować się w tej puszczy, którą jesień maluje w barwy rozmaite. W głębokich przestrzeniach leśnych grają zielone, żółte i czerwone odmiany liścia, oblane bladem światłem księżyca. Ileż tam tonów, ile odcieni, ile stopniowań i łagodnych połączeń każdej barwy, a nad każdym jakaś melancholia jesienna. Taką wzorzystą puszczę widzieliśmy szczególniej podczas wycieczki do Zamczyska. W ostępie tym bowiem klon, dąb, sosna i inne drzewa rosną w pomieszaniu obok siebie. Ostęp zwie się Zamczyskiem, gdyż niegdyś stał tam zamek, ale na próżno pytać ludzi i kronik, kiedy to było. Dziś są to kupy ogromnych głazów, między którymi wyrastają stuletnie drzewa. Czasem laska wetknięta między dwa głazy zapada nagle jakby w jakieś podziemie. Czasem grunt się ugnie pod nogą, czasem uwagę zwróci dół czworoboczny, ubramowany głazami. Widoczne ślady budowy, ale nic więcej. Pod starymi drzewami szarzeje gęstwina umarłych dąbków i grabów, pokrytych srebrnym mchem. Tu rośnie także suche drzewko, dziwna roślina, która wydaje się uschłą, a jednak żyje i rośnie. Chłopi mówią, że nie ma jej nigdzie za puszczą, w puszczy zaś upodobała sobie szczególnie tę miejscowość. Kto stawiał zamek? Może Jadźwingowie? Może który z książąt litewskich? Są to tylko przypuszczenia. Wieki przeszły nad tą ruiną i dziesiąte pokolenie drzew na niej wyrasta. Tylko baśni, jak nić pajęcza, czepia się gruzów. Budnik, któremu nocą wypadnie przejeżdżać koło zamczyska, przejeżdża szybko i żegna się. Mówią, że gdy jest ciemno i ciepło, błędny ognik skacze z kamienia na kamień. Mówią, że są tam podziemia. Leśniczy Tołścik z zupełną wiarą zapewniał nas, że raz znaleziono pieniądze, ale że się w chwili, gdy ich dotknięto, zapadły. Budnicy wierzą w to święcie i kto by dłużej pobył między nimi, ten by zapewne mógł zebrać sporą wiązkę podań, a może i pieśni, które, jak Arka Przymierza, połączyły dawne lata z nowymi. Na drodze do wsi Białowieży spotykasz się już nie z legendą, ale z tradycją historyczną. Obok drogi wznosi się góra zwana Batorową. Każdy budnik opowie podróżnemu, że na szczycie jej zasiadł do uczty bardzo mocny król, który przedtem kilka dni w puszczy polował i nabił żubrów i niedźwiedzi co niemiara, a do tego szczepem. W samej wsi Białowieża jest jeszcze wyraźniejszy ślad przeszłości. Wznosi się tam czworokątny słup kamienny, na którym czytasz napis, że najjaśniejsze państwo, król polski, elektor saski z królową jej mością i królowiczami, polowali w puszczy i zabili 42 żubry, 13 łosiów, 2 sarny itd. Są też wyryte i nazwiska urzędników, rozmaitych dygnitarzy litewskich i koronnych oraz gości saskich. Podana także waga największych sztuk ubitych. Białowieża leży w samym środku puszczy. Jest to ogromna wieś, mająca do 11 wiorst kwadratowych rozległości, zamożna, zamieszkana przez pomieszaną ludność Mazurów, Litwinów i Rusinów. Nazwę swą zawdzięcza zapewne wieś, jak i cała puszcza jakiejś białej wieży, która niegdyś musiała się tu wznosić. Kiedy? Nikt nie pamięta i o ile mi wiadomo, nie ma również żadnych śladów piśmiennych. Gloger, który ich poszukiwał, nic nie odkrył. Chaty w Białowieży są obszerne, porządne, podobniejsze do dworków wiejskich niż do zwykłych chat wieśniaczych. Lud bogaty, oświecony i dawnych czasów pamiętny. Podania, o czym niżej przyjdzie mi mówić, tkwią w pamięci tych leśnych ludzi bardzo żywo. W części wsi leżącej na drodze Dobrowska dochował się starożytny budynek, w którym niegdyś trzymano sieci łowieckie. Wysokie i zczerniałe zręby jego wyglądają nader poważnie w porównaniu z wielokorową cerkwią wzniesioną niedawno dla ex-uniatów. Niedaleko od cerkwi wznosi się pawilon cesarski, trzymany w stylu wiejskich domów moskiewskich, z wysokim dachem, powycinanymi słupami i mnóstwem koronkowych ozdób rżniętych w drzewie. W pawilonie ma być księga zawierająca malowane obrazy dawnych niefortunnych polowań, na których strzelcy, uciekając przed żubrami, zaczepiają się za wyloty od kontuszów o drzewa. Sprzeciwia się to tradycji o dawnych, olbrzymiej siły łowcach, którzy, chwyciwszy żubra za rogi, wywodzili go z ostępu.
Dzisiejsze polowania odbywają się prawie wyłącznie w zwierzyńcu, w którym łatwiej znaleźć stada. Rozumie się także, że obecnie polowania z dzisiejszą bronią palną przedstawiają daleko mniej niebezpieczeństwa niż dawniejsze, zwłaszcza, że na wielkich łowach używają zwykle kul pękających. Cała wieś Białowieża jest topolny czworobok, otoczony ścianą lasów. Południowa strona stanowi brzeg uroczyska, zwanego Browsk. Być może, że nazwa ta jest skróceniem nazwy Bobrowsk, od bobrów, które dawniej licznie zamieszkiwały puszczę. Na Narwi, Narewce, Liśnie, Łętowni oraz na strumieniach leśnych były liczne żeremia. Obecnie i pamięć o nich zaginęła. Weszło teraz w modę zrzucać wszystko na złe i nieopatrzne gospodarstwo dawnych czasów, a jednak dawne prawa polskie opiekowały się bobrem nader starannie i stanowczo. Wedle statutu litewskiego, kto miał choćby w cudzej ziemi kupione gony bobrowe, mógł żądać, by zwierzątek nie płoszono dla podorywki lub sianożęcia, gdyż bóbr straszony traci przemysł, który społeczeństwu bobrów czyni go pożytecznym. Puszczańskie żeremia były najliczniej zamieszkane, a gony bogate i w zapasy obfite. Nie było też sławniejszych skór niż białowieskie i te płaciły się najdrożej. Obecnie słyszałem, że bobry trafiają się jeszcze na Polesiu, ale rzadko. Administracja puszczy zasłużyłaby się prawdziwie, gdyby postarała się o sprowadzenie tych zwierząt, o osadzenie ich i rozmnożenie na powrót po rzekach i strumieniach. Trzeba by tylko, aby dzisiejsze prawo otoczyło je taką opieką, jak dawne polskie i litewskie. Strażę Browską nie zapuszczaliśmy się zbyt głęboko, gdyż brak czasu stanął nam na zawadzie. Jest ona w znacznej części, przynajmniej z brzegu, pokryta czarnym borem. Nie widziałem tam także owych cmentarzysk, na których sterczą uschłe i ogołocone skory i liści sosny. Starodrzew wyniosły, ale zdrowy, jędrny. Igliwie obfite tak, że dal nie jest różnobarwna, jak w innych okolicach puszczy, ale jednostajna, ciemna. Pod spodem czysto, knieja niepodszyta, powietrze przesycone balsamem żywicznym. Jest to jedna z najpiękniejszych straży. Musi być tylko strzeżona pilniej od innych od ognia, gdyż bór łatwiej podlega pożarom niż las liściasty. Sosna ma mniej wilgoci, a więcej żywicy od innych drzew. I sosny też w razie wypadku zapalają się jedna od drugiej jak świece. Pod tym względem porządek zachowany w puszczy wiele pozostawia do życzenia i nagany. Rozkładanie ognia jest surowo wzbronione, ale pilnowane słabo. Wracając z zamczyska widzieliśmy w lesie olbrzymią kłodę buchającą płomieniem. Ogień wydrążył ją i potworzył sobie przeloty, którymi strzelał wysoko w górę. Poszedł on także na kilkanaście stóp wokoło i zatrzymał się dopiero u granicy mchów wilgotnych, którymi na szczęście miejscowość była otoczona. Odjechawszy, widzieliśmy jeszcze długo połyskującą wśród mroku łunę, jakoby w kuźni w lesie ukrytej. Pożar jest najstraszniejszą klęską, jaka się tam zdarzyć może. W 1811 roku tłukł puszczę przez 3 miesiące, od czerwca do października. Ratunek wszelki nie zdał się na nic. Ostępy, pokryte drzewem iglastem, zapalały się od żaru iskier, nim płomień do nich doszedł. Ludzie założyli w końcu ręce i czekali zmiłowania Bożego, które też przyszło nareszcie pod postacią potoków deszczu. Ogień rozkładają najczęściej dzieci pasące bydło, bo starsi tego nie czynią. Chłop puszczański jest roztropny i bynajmniej nie lekkomyślny. Lud ten zasługuje pod każdym względem na bliższą uwagę. Zamknięty w puszczy, odłączony rzec by można od reszty świata, uległ on mniej zewnętrznym wpływom, zachował więcej dawnych zwyczajów, tradycji i cech dawnego bytu niż mieszkańcy ziem puszczy przyległych. Lud to przytem, który nie znał nigdy pana. Puszcza była królewska, więc spełniał tylko powinność względem króla, a zresztą siedział na woli. Wsie puszczańskie zamieszkane są przez Litwinów, Rusinów i Mazurów. Ci ostatni, sprowadzeni przed wiekami dla wytapiania smoły, terpentyny i potażu, zamieszkują niektóre wsie całkowicie, w innych pomieszani są z Litwą i Rusinami. Puszcza, lub inaczej mówiąc, jednakie warunki bytu wyrodziły i cechy jednakie w mieszkańcach, także nie różnią się oni między sobą ni ubiorem, ni sposobem życia, ni typem twarzy. Chłopi puszczańscy mają po większej części wysoki wzrost, są bardzo szczupli, niemal chudzi. Ubiór ich stanowi szara siermięga, sięgająca kolan,
płócienne szarawary i chodaki z łyka, przymocowane sznurkiem okręconym koło nogi, czym nie różnią się zresztą od swych zapuszczańskich sąsiadów. Co mnie w nich uderzyło, to nadzwyczaj delikatna cera, jakiej gdzie indziej nie dostrzec. Zawdzięczają ją oni zapewne życiu w cieniach i mrokach leśnych. Mniej wystawieni na działanie promieni słonecznych, mniej się też opalają. Jasnowłosych niewielu między nimi widziałem. Prawie wszyscy mają ciemnoblond włosy i wielkie, zamyślone, niebieskie oczy. Są to twarze ładne, a zwłaszcza sympatyczne, o rysach bardzo drobnych i uduchowionym wyrazie. Lud to trzeźwy, gościnny i nadzwyczaj pobożny. Po zniesieniu kościoła w Narewce mają teraz 4 mile do swej parafii w Narwi, a jednak jeżdżą do kościoła jak tylko mogą najczęściej. Mieszkańcy Bud są wszyscy katolicy, mieszkańcy Białowieży po większej części. Nie brak tam jednakże i eksunitów. Ludność Teremissów, Orzechowa, Churyniowa, Skopowa, Narewki, Mielnika, Niemierzy, Tuszelmy, etc. jest przeważnie mazurska. Puszczę swoją kochają wszyscy nad życie i zdają sobie z tego sprawę, ponieważ była między nimi mowa o tym, że dla zwierzostanu puszczy lepiej by było przenieść wsie na zewnątrz niej, spytaliśmy powożącego nas budnika, czy by nie zgodzili się na to, gdyby im dano 2 razy więcej ziemi. Za nic, panie, odpowiedział swoim śpiewnym, pieszczonym głosem. W puszczy najlepiej, a tam tak goło, widno. Ot, żeby panowie wiosną przyjechali, to u nas ślicznie. Jeżeli o Litwinach mówią, że przeciągają, to przeciąganie to w puszczy dochodzi u Mazurów i nie Mazurów do takiego stopnia, że się uszom nie chce wierzyć. Między innymi opowiadaliśmy naszemu budnikowi o jubileuszu częstochowskim. Słuchając, wznosił swoje śliczne, błękitne oczy do góry i powtarzał z zachwytem – ach, Boże, Boże! Ale wymawiał – ach, Boże, Boże! Jest to już nie przeciąganie, ale po prostu śpiew. Na zapytanie, czy umie czytać, odpowiedział – panie, u nas ani jednego nie ma we wsi, co by się z książki nie modlił. Jest to nawet dziwne u ludu tak zamkniętego, tak oderwanego od reszty świata, a jednak prawdziwe. Kto ich uczył i kiedy? Uczą się sami. Mają nauczycieli i płacą im dobrze, a mogą, bo prawie wszyscy są nader zamożni. Uważają się zresztą po wszystkie czasy za coś lepszego od pańszczyźnianych, a za równych drobnej szlachcie, więc uczyli się czytać. My, panie, byli królewscy ludzie, wolni, mówił nasz przewodnik. Do nas jeszcze i z okolic wciekali, bo jak kto wciekł, tak my nie wydawali, ale bronili. Tu u nas wola była. Za owych dawnych czasów uciekało rzeczywiście i wielu pańszczyźnianych pod królewską rękę. Jechać ich tam szukać było trudno i niebezpiecznie. Z tych to powodów legenda otoczyła wspomnienie króla jakimś urokiem opieki, miłosierdzia, wielkości i dobroci. Do dziś opowiadają sobie w chatach, przy świetle uczywa, o wielkich łowach królewskich, o zjazdach, o złocistych karetach i rycerzach, którzy je otaczali. W jednostajnym puszczańskim życiu pamięć trwa długo, bo nie ścierają jej zewnętrzne wrażenia. Lud ten żył przez całe wieki nader spokojnie. Zmiany, które gdzie indziej wstrząsały bytem wieśniaczym i sprowadzały niejednokrotnie rozbrat między dworem a chatą, tu, dla samego już braku dworu, nie odbijały się wcale. Tu chłop od wieków władał ziemią, więc nowsze czasy nie przyniosły nic nowego. Może dlatego na ubranego w surdut wędrowca patrzą tu ciekawie, ale witają go serdecznie, jak gościa, ale i swojego zarazem. Więcej zmian wprowadziły nowsze czasy w kaście dawnych leśników. Mówię w kaście, gdyż urzędy te przechodziły przez wieki całe z pokolenia na pokolenie. Dziś wielu jest między nimi ludzi ze stron dalszych, wszystkich jednakże niepodobna było zastąpić, bo ażeby znać puszczę i umieć sobie w niej radzić, trzeba się w niej wykołysać. Próbowano zastąpić miejscowych osadników mieszkańcami innych dalekich lasów i razu pewnego sprowadzono tych ostatnich, jako nadzwyczaj biegłych, na jakieś wielkie polowanie. Ale cóż się stało? Oto od razu wszyscy pogubili się w puszczy i łowy nie udały się zupełnie. Nasz budnik opowiadał nam o tem z pewną dumą. Kto, panie, puszczy nie zna, mówił, a zjedzie z drogi, ten i przepadł. U nas złodziej konia nie ukradnie, bo ucieka drogą, to go złapiem, a zjedzie, to będzie 3 dni jeździł i nie wyjedzie. Tak, panowie.
Jaka szkoda, że ten tak ciekawy lud tak mało jest dotąd zbadany pod względem bytu, obyczajów, obrzędów i pieśni. Zadanie wdzięczne, dotąd niespełnione, czeka na podróżnika, badacza. Również nie dość znaną dotąd jest cała puszcza, a niezawodnie zawiera ona prawdziwe skarby zwierzęce i roślinne, ukryte jeszcze w znacznej części. Byłbym szczęśliwy, gdyby moje opowiadanie mogło kogo zaciekawić i zachęcić. Inne części kraju znane są lepiej, a może nie są tak ciekawe, tak odrębne, może nie tworzą takiego zamkniętego w sobie świata. Mnie i moim towarzyszom miło by było dłużej z ludem i puszczą przestawać, poznać wszystkie jej zakątki i tajemnice, zanurzyć się w nią głębiej, zżyć się z nią lepiej. Ale po kilku dniach musieliśmy niestety zaśpiewać mohortową piosenkę „Czas do domu, czas! Zabawili nas!”. Przytem niebo zawlokło się chmurami i począł padać deszcz, obfity, a uparty. Zasępiła się cała puszcza i zaszła mgłą. Bagienka wezbrały. Niepodobna było robić wycieczek. Słotna jesień zastępowała pogodną. Siedliśmy tedy na nasz wóz podróżny i po kilku godzinach wyjechali na świat otwarty. Otoczyły nas znowu równie senne. Budnik miał słuszność. Widno na tych równinach i nago. Myśl też chętnie wraca do tych lasów odwiecznych i pióro chętnie dzieli się wrażeniami z czytelnikiem. End of Z Puszczy Białowieskiej by Henryk Sienkiewicz. Oaspeții primăverii de Vasile Alexandri, citit în limba română. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Înregistrat de Victor Șeremet. Oaspeții primăverii de Vasile Alexandri. În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, la răsărit sub soare, un negru punct se arată. E cocostârcul tainic în lume călător, al primăverei dulce, iubit prevestitor. El vine, se înalță, în ceruri line zboară și, răpide ca gândul, la cuibui se coboară. Iar copilașii veseli, cu pieptul dezgolit, aleargă, sar în cale și zic, bine-ai sosit. În aer ciocârlia, pe casă rândunele, pe crengele pădurii, un roiu de păsărele. Cu o lungă ciripire, la soare se încălzesc și pe deasupra bălții, nagâții se învârtesc. Ah, iată, primăvara, cu sânui de verdeață, în lume-i veselie, amor, sperare, viață. Și cerul și pământul preschimbă sărutări prin raze aurite și vesele cântări. Sfârșitul Oaspeții primăverii. Înregistrat de Victor Șeremet, București. Adresă web victorseremet.com. O zi s-a dus de Henry Wadsworth Longfellow. Traducerea Nicolae Iorga. A citit în limba română pentru LibriVox.org Livia. O zi s-a dus și întuneric din geana nopții s-a lăsat. Capana care a picat din zborul vulturului negru. Și văd luminile ce-n neguri și-n ploaie din căsuțe vin și cad un văl de jale plin, de sufletul întreg mi-l umple. De jale și de dor e vălul, dar nu-i nătaz în el cuprins. În el durerile s-au prins doar cum e prinsă ploaia-n ceață. Ci vină, spune-mi, din vreun cântec, vreun cântec simplu și duios, să-mpac avântul bătăios și să gonesc povara zilei. Dar nu din marii vechii meșteri și nu din vreun bard sublim, ai cărui pași îi auzim cum sună-n gangurile vremii, căci ca o muzică de luptă
mărețele gândiri trezesc tot acest lung chin omenesc. Și mie acum să dorm în noapte, ci zi din vreun poet sfielnic, la care inima-i izvor, ca ploi din cerul arzător, ca lacrimile din ploapă, din unul care-n oboseală de zi și-n noapte fără somn, simți în sufletul său, domn, pe zeul tainicilor arii, și grijile deasupra noastră se potolesc doar prin cântări ce cad ca binecuvântări pe urma rugăciunii calde. Din cartea care o comoară, ia poezia care o vrei și adaugă la sensul ei a glasului tău frumusețea. Și va fi noaptea armonie, iar stolul grijilor cel viu și-a strânge cortul ca-n pustiu un zbor de beduin ce trece. Sfârșitul poeziei O zi s-a dus. Această înregistrare este în domeniul public. Primăvara, de Nicolae Iorga, a citit în limba română pentru LibriVox.org Livia. Primăvara. Și ai venit iar, zână blândă, etern, frumoasă primăvară, cu ochii tăi de cer albastru, cu gângurire de izvoare, cu zâmbetul tău de lumină, pe apoenii iarbă rară, tremură în vântul dimineții petalele strălucitoare. De după dealurile în neguri, vin stoluri lungi de rândunele, săltând molate când văzduhuri, și în fundul vechilor păduri, în vie cântecul din ramuri, coboară încet înspre vâlcele, în sunet argintiu de clopot, turme zglobii din munții suri. Și iar vor fi dumbrăvi umbrite și pe cărări cernut de floare, șoptit de ape melancolic în amurgire de april, și iar de coruri luminoase și tot în veci nepăsătoare va râde firea nepătrunsă veșnicui zâmbet de copil. Sfârșitul poeziei Primăvara. Această înregistrare este în domeniul public. Prometeu, de Nicolae Iorga, a citit în limba română pentru LibriVox.org Livia. Prometeu, titan sălbatec, suferința ta senină, luminoasă, strălucește din anticele povești, și pe stânca ta, în lanțuri, pradă vulturilor, ești mai măreț decât sus Zeus în splendoarea lui divină. Treceau veacurile leneși peste barbara ta muncă, păsările din văzduhuri sfărâmau pieptul tău gol, tu, ca marmura de rece, peste al vremilor nomol, înfrângeai tăcând pe acela care trăsnețele aruncă. El s-a dus, pierind din ceruri cu frumoasa lui credință, risipitul sau în neguri, palizii nemuritori. Tu, cu jalea omenirii, te înalți, mânghietor, revărsând ca un luceafăr raza ta de suferință. Nu, n-ai plâns. La tale lacrimi, fetele lui ocean n-au venit cântându-ți imnuri, și în liniștea-ți apari cea mai aprigă icoană din eroii legendari, mândru învingător de chinuri, neclintitule titan. Sfârșitul poeziei Prometeu. Această înregistrare este în domeniul public.
se înalță fumul de tămâie, de Nicolae Iorga. A citit în limba română pentru LibriVox.org, Livia. Se înalță fumul de tămâie în nouri deși, spre boltă sus, unde domnește în cer de aur un dureros și blând Iisus. Lucesc mari candele în umbră lângă fecioarele străvechi și glasul monoton de preoți pierdut când vine la urechi în raza lungilor veșminte a pietrelor de pe cununi, în sunet măsurat de clopot, în șopotit de rugăciuni. Mă văd atunci ca în alte timpuri, în anii de copilărie pierdut în umbra negrei strane și un trecut întreg în vie de lacrimi revărsate în taină sub umbra dverelor bătrâne. O vremi de liniște a gândirii, de visuri mândre și stăpâne, domnind în inima deșartă, noi ani de basme și minuni, în care îngerii șăgalnici și sfinții, milostivi și buni, treceau pe-a norilor cărare în nopțile fără de somn, când, în mantaua ei de luceferi, bătrânul sfânt al lumii domn, cel veșnic nepătruns cu mintea, zâmbea cu zâmbet de copil. V-ați dus în umbra depărtării, vedenii albe de april, căzuți în țărn sfinții palizi și pe-a lui cruce între martiri, Hristos nu-mi spune decât jalea nemângâiate omeniri. Și totuși azi, cu mintea rece, când mă întorc înspre trecut, mă prind fiorii de altă dată și înțeleg sensul pierdut al vechii tânguiri de Biblii, al plânsului de mucenici. Și când privesc pe Cristul blajin între umilii ucenici, mă închin celui ce a pus capăt nemăsuratei suferinți a lumii fără ideale ce blestema, scrâșnind din dinți. Sfârșitul poeziei. Se înalță fumul de tămâie. Această înregistrare este în domeniul public. Istoria моей голубятни by Isaac Babel. Read in Russian. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку тёсу и 3 пар голубей. Тогда шёл 1904 год. Я готовился к экзамену в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии. Этой губернии больше нет. Наш город отошел к Одесскому району. Мне было 9 лет всего, и я боялся экзаменов. Теперь, после 2 десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся. По обоим предметам, по русскому и по арифметике, мне нельзя было получить меньше 5. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего 5%. Из 40 мальчиков только 2 еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро. Никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал 2 пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня. Я впал в нескончаемый, странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния. И пошел на экзамен в этом сне. И все же выдержал лучше других. Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил 2 пятерки. Но потом все изменилось. Харитонов Руси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в 500 рублей.
мне поставили 5 с минусом вместо 5. И тогда по закону приняли маленького Эфруси. Отец мой очень убивался тогда. С 6 лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его к отчаянию. Он хотел побить Эфруси или подослать 2 человек с рынка, чтобы они побили Эфруси. Но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену в будущем году, в 1-й класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в 1 год прошел со мной курс приготовительного и 1-го классов сразу. И так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть 3 книги. Эти книги были «Грамматика Смирновского», «Задачник Евтушевского» и «Учебник начальной русской истории Пуциковича». По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть. От строки до строки. И в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Краваева недосягаемый 5 с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче. И отец был так жалко горд ее, что мне непереносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бессильно всем переменам. И только радуется на них или слабеет. Учитель Караваев был по мне лучше отца. Караваев был румяный, негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось 30 лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы. Но противная бородавка сидела у него на щеке. Из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева на экзамене присутствовал помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня на экзамене о Петре I. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием. О Петре I я знал наизусть из книжки Пуциковича и стихи Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи. Цветистые человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего визга, захлебывания, бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мной, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с серебряной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, ликовавшему за меня и за Пушкина: «Какая нация!» — прошептал старик. «Жидки ваши! В них дьявол сидит!» И когда я замолчал, он сказал: «Хорошо, ступай, мой дружок». Я вышел из класса в коридор, и там, в коридоре, прислонившись к набеленной стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня. Гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы. Маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть. Но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, и сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой мясистой барской спине и двинулся к старику. «Дети», — сказал он гимназистикам, — «не трогайте этого мальчика». И положил жирную, нежную руку на мое плечо. «Дружок мой», — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — «передай отцу, что ты принят в 1-й класс». Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, и большое, черное, мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами,
Оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой в лавку. В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал подмастерью закрыть лавку и бросился на соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что обо всех принятых в гимназии бывают объявления в газетах, и что Бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на колечко, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья. Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоро на необдуманные поступки. Нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви. Его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом, очень скудно, прожил еще 40 лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на 80-м году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложенском ешиботе. В 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анджелес, бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после его смерти наследство из Лос-Анджелеса. Большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талис, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был невыразимо доверчив к людям. Он обижал их восторгами своей первой любви. Люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери из всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от учения головными болями. Все это видела Рахиль, моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что древняя наша семья станет когда-нибудь сильнее и величественнее других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, она не хотела новой форменной блузы и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. И все же нам пришлось купить шапку с гербом. 20 сентября 1905 года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были всегда влажны, покрыты рыбьей чешуей, и воняли холодными, прекрасными мирами. Шойл отличался этим от обыкновенных людей и еще лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире. Он видел, как солдаты Николая I расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого? Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но по басенке его не забыты мной. Они были очень хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем, и вечером, не боясь никого,
не боясь того, что никто в свете его не любит, плясал и топал на нашем нищем балу. Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих, торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Трогательную прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов, или кто бывал на Волыне в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас Мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо. Шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке «Тост в мою честь». Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих. Я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом, так несгибаемый наш народ силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, и, плача, выпил еще вина и закричал «Виват!». Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать напилась пьяна, хотя она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее. Всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями. Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда она стала привыкать к счастью делания для меня бутербродов до ухода в гимназию. И когда она ходила по лавкам и покупала елочное мое хозяйство. Пенал, копилку, ранец, новые книги в бумажных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над вещами, пахнувшими нежной сыростью и прохладой новых вещей, передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему, незабываемому сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец. Мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено для них. 50 рублей и голубятни, сделанные из ящика дедом Шойлом. Голубятня моя была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для 12 пар голубей, резные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье, 20 октября, я собрался на Охотницкую, но внезапные беды преградили мне путь. История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра, в день 20 октября, соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросивший все дела, ходил по рыбной улице напомаженный,
с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал. Городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в этот день так блестко, как никогда не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всех испугал мою мать. Из-за него она не пускала меня, но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, которая помещалась далеко, за вокзалом. На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив сияющий хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной, прелестной головкой. Лапа его была обвязана крученной веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимовича плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых, и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубей голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, все вышло худо. В 12 часу дня и немногим позже по площади прошел человек в валенных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза. «Иван Никодимыч», — сказал он, проходя мимо охотника, — «складывайте инструмент. В городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На рыбной бабелевского деда насмерть угостили». Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. «Напрасно!» — пробормотал Иван Никодимович ему вслед. «Напрасно!» — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе. Он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки. Раскаленный июль в длинной холодной траве. Я смотрел вслед старику, его сапожному стулу и милым клеткам, завернутым в цветное тряпье. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел без ноги Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы. Дети любили его, и я бросился к нему в переулок. «Макаренко!» — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого. «Не видал ли ты деда моего Шойла?» Но калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в ужасном волнении ерзал на креслице. И жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камаши 14 штук», — сказала Катюша, не разгибаясь. «Пододеяльников 6. Теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы», — сказал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. «Видно меня, Катерина, Бог сыскал, что я за всех ответить должен. Люди полотно целыми штуками носят. У людей все, как у людей, а у нас чипцы.
И в самом деле по переулку побежала женщина с распалившимся прекрасным лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом созывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренку, катившегося за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели. Он вертел рычажки и все не поспевал. «Мадамочка!» — оглушительно кричал он. «Ради бога, мадамочка! Где брали сорпинку?» Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стаймя в телеге. «Куда люди побегли?» — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах. «Люди все на соборной», — умоляюще сказал Макаренко. «Там все люди, душа человек. Чего наберешь, все мне тащи, все покупаю». Но парень, услышав про соборную, не стал мешкать. Он изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен. Тогда безногий перевел на меня погасшие глаза. «Меня, что ли, Бог сыскал?» — сказал он безжизненно. «Я вам, что ли, сын человеческий?» И Макаренко протянул мне руку, запятнанную апоплексической проказой. «Чего у тебя в торбе?» — сказал он и взял мешок, согревавший мое сердце. Толстой рукой разворошил калека Турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони. «Голуби!» — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне. «Голуби!» — повторил он, как неотвратимое эхо, и ударил меня по щеке. Он ударил меня наотмашь, сжатой ладонью. Голубка треснула на моем виске. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели. «Семя ихнее разорить надо», — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами. «Семя ихнее я не могу навидеть, и мужчин их вонючих». Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, развиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний, незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед моим глазом. Камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью. Обрывок бечевки валялся неподалеку, и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на хромой и бодрой лошади, но шум копыт слабел, пропадал. Горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между трепещущим моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля моя пахла сырыми недрами, могилой и цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками. Я шел в убранстве из окровавленных перьев. Один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой. Суетливая дворняжка бежала впереди, и в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона и Фрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, размахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском
пением разлетающегося дерева. Мужик бил только за тем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашенными бородами несли в руках портрет расчесанного царя. Хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, и воспламененные старухи летели вперед неудержимо. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конца процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст, наш дом. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не шел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае на трупе Шойла и убирал мертвеца. «Ветер тебя носит, как дурную щепку», — сказал старик, увидев меня. «Убег на целые веки. Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнули». Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, сунутых деда. Один в прореху штанов, другой в рот. И хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался. «Деда нашего тюкнули. Никого больше», — сказал Кузьма, выбрасывая судака в кошки. «Он весь народ из матери в мать погнал. Изматерил дочисто. Такой славный. Ты бы ему пятаков на глаза нанес». Но тогда, 10 лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям. «Кузьма», — сказал я шепотом, — «спаси нас». И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шой лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и поостыл, только расчесав бороду мертвецу. «Всех изматерил», — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. «Кабы ему татары попались, он татар погнал бы. Но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю». Дворник подсыпал покойнику опилков, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку. «Идем к отцу», — пробормотал он, сжимая меня все крепче. «Отец твой с утра тебя ищет, кабы не помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома. End of. История моей голубятни. By Исаак Бабель. Read by Анна Пономаренко. Сім струн. By Леся Українка. Read in Ukrainian. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Сім струн. Посвята дядькові Михайлові. До. Гімн. Граве. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками піснями, то швидко повине тоді тая гучна зграя далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори,
літатиме в чистому полі, здійметься високо-високо в небесні простори і може спіткне твою долю. І може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти, Україно мила, кохана, моя безталанна мати. Ре. Пісня. Бріосо. Реве, гуде негодонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька, то я нею не журюся. Гей, ви грізні чорні хмари, я на вас збираю чари, чарівну добуду зброю і пісні свої узброю. Дощі ваші дрібненькі обернуться в перли дрібні, поломляться ясненькі блискавиці ваші срібні. Я пущу свою пригоду геть на тую бистру воду, я розвію свою тугу вільним співом в темнім лугу. Реве, гуде негодонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька, то я нею не журюся. Мі. Колискова. Арпеджо. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. Хутко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько, лихо не спить. Леле, дитинонько, жить, сльози лить. Сором хилитися, долі коритися, честь їй прийде, з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас. Спиш ти, малесенький, поки є час. Фа. Сонет. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна, життя даєш холодній хвилі в морі. Де ти, фантазія, там радощі весна, вітаючи тебе, фантазія ясна, підводимо чоло, похилене вгорі. Фантазія, богиня легкокрила, ти світ золотистих мрій для нас відкрила і землю з ним веселкою з'єднала. Ти світове з'єднала з таємним, якщо б тебе людська душа не знала, життя було б як темна ніч сумним. Сол. Рондо. Соловейковий спів навесні лється в гаю, в зеленім розмаю, та пісень тих я чуть не здолаю. І весінні квітки запашні не для мене розквітли у гаю. Я не бачу весняного раю. Ці пісні і квіти ясні, наче казку дивну пригадаю у сні. Вільні співи, гучні, голосні, в ріднім краї я чути бажаю. Чую скрізь голосіння сумні. Ох, невже в тобі, рідний мій краю, тільки чуються вільні пісні у сні? Ла. Ноктюрно. Лагідні, весняні ночі зористі, куди ви од нас полинули? Пісні соловейкові, дзвінко сріблисті, невже ви замовкли, минули? О, ні, ще не час, ще бо ми не дізнали всіх див чарівливої ночі. Та ще бо лунають, як перші лунали веснянки чудові дівочі.
Щід маревом легким над нами вітає блакитна весняна мрія, а в серці розкішно цвіте, процвітає золотиста квітка надія. На крилах фантазії думки літають в країну таємної ночі, там промінням грають, там любо так сяють лагідні весняні очі. Там ясні зорі і тихі квіти єднаються в дивній розмові, там стиха шепочуть зелені віти, там гімни лунають любові. І квіти, і зорі, і зелені віти провадять розмови кохані про вічну силу весни на сім світі, про чари потужні весняні. Сі, Сеттіна. Сім струн я торкаю, струна по струні. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній, коханій моїй стороні. І, може, де кобза знайдеться, що гучно на струни озветься, на струни, на співи мої негучні. І, може, заграє та кобза вільніше, ніж тихі струни мої, і вільний гук її знайдуть послухання у світі пильніше. І буде та кобза гучна, та тільки не може вона лунати від струн моїх тихих щиріше. End of Сім струн by Леся Українка. Read by Ганна Пономаренко.